Nikesh Foundation, an independent, nonprofit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others, that they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. The Keshe Foundation is extending an invitation to experienced farmers, agricultural specialists, and researchers to apply to the Foundation's private weekly agriculture teaching workshops. If you fall into one of these categories and are interested in plasma technology integration into agriculture, you're invited to apply. Scientists and agricultural practitioners at the Keshe Foundation continually develop and apply new methods of food and fiber production, soil fertility management, plant and livestock health management, and increased farm productivity using the most advanced plasma technology that is taught at the Keshe Foundation Spaceship Institute. In the teaching workshop, you'll learn the science of plasma technology and its applications in the field of agriculture for enhanced and equitable global food production while minimizing costs and external inputs. Practicing farmers and Keshe Foundation scientists will demonstrate their application of plasma technology in agriculture and the ensuing results of such applications, thus deepening and enriching learning for all participants in the private teachings. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop.
The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European Time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process. The Keshe Foundation is extending an invitation to medical doctors of any practice and specialty to apply to the Foundation's private weekly medical teaching workshop. This includes medical doctors, dentists, and veterinarians. Scientists of the Keshe Foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced non-invasive plasma technology. The weekly private medical teaching workshop educates doctors to the plasma science behind the therapies, along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices. The goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors. The weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. Central European Time. Presently, the class is only offered in English. However, you are free to bring a translator to the class. If you can't participate in the live broadcast, you can watch them later at your convenience through a private internet portal. Every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private. This includes cataloged findings and data gained from the analysis of the patient's health issues. Any medical doctor in the world who wants to participate can do so by sending an email to doctors@spaceshipinstitute.org. In your email, please state your willingness to participate in the medical teaching workshop. If you're planning on bringing a translator to the workshop, please state this in your email as well. After we receive your email, we will contact you with the instructions on how to apply to the workshop. As a part of the application process, applicants who apply, including any translators brought into the workshop, will be required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. All applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine, and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop. Healthful plasma technology is here, now, the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent. We encourage you to come and learn about this revolutionary technology. Apply today.
Witamy wszystkich na 87. warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy 27 lipca 2017 roku. Gospodarzami spotkania są Paweł, Marcin i Jarek. Nauczycielami, głównie naszym nauczycielem jest dr Kesze, natomiast dzisiaj w programie naszego spotkania będziemy mieli, oj, przerwa techniczna. Na samym początku, jak zwykle, oddamy głos do australijskiego studia, gdzie Witek przedstawi nam swoje refleksje dotyczące ostatnich spotkań, blueprintu dla pokoju dla ludzkości. Potem przejdziemy do omówienia dzisiejszego 182 warsztatu poszukiwaczy wiedzy. Następnie po tym przejdziemy do prezentacji kolejnego fragmentu dnia 8 popołudniowej sesji blueprintu dla pokoju. Będzie to fragment od 30 minuty do minuty 50, po czym przyjdzie czas na prezentację pytania i odpowiedzi. Więc teraz bez zbędnej zwłoki oddaję głos Tobie, Witku. Jeżeli możesz zabrać głos, to serdecznie zapraszam. Tak jest, a więc witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, ja chciałem właśnie dzisiaj poruszyć kilka tematów, jakie narzuciły mi się, gdy słuchałem ostatnich wykładów doktora Keshe. Oczywiście jest tam wiele, wiele wątków, także trudno o tym wszystkim powiedzieć, ale każdy ma jakieś takie własne zrozumienie, jak gdyby tak rezonuje z jakimiś sprawami bardziej albo mniej, prawda? Witek, przepraszam, że ci przerwę. Bardzo, bardzo, bardzo słabo cię słychać. Czy mógłbyś, nie wiem, bliżej mikrofon albo coś spróbować poprawić? Dobrze, już teraz, jak mnie słychać teraz? Jest troszkę lepiej? Ciutkę lepiej. Dobra, jeśli to jest Max, to kontynuujmy, spoko. Fajno. Słuchajcie, otóż ja sobie wynotowałem kilka cytatów i tutaj chciałem wam po prostu je tutaj przeczytać. W każdym razie pierwszym jest coś takiego, że paliwo, jakim będziemy się posługiwać, musi być kompletnie bez żadnych elementów materii, zbudowane na źródłach energii elementarnej z reaktorów załadowanych wodorem, tritium i elementami dostępnymi we wszechświecie. Czyli jak widzimy, doktor Keshe po prostu tutaj sugeruje nam, żebyśmy no, w jak największym stopniu odchodzili od materii, bo niektórzy tak się troszkę w tej materii usiedli, w tych drutach, w tym wszystkim. A w kosmos nie będziemy dźwigać ze sobą materii, prawda? Bo materię tworzy się z energii, a energia jest wszędzie. Na przykład energia plazmy ze Słońca zamienia się w przestrzeni kosmicznej w materię, jaką mamy tutaj na Ziemi. Czyli po prostu interakcjami pól tworzymy materię, jeżeli nam będzie kiedykolwiek do czegoś potrzebna, to w każdym momencie możemy sobie ją zrobić. Czyli tutaj możemy spokojnie od tej materii odejść. A odnośnie materii to właśnie widzimy, że doktor Keshe uczy nas, żebyśmy, on na przykład powiedział też coś takiego, żeby nie przejmować, jeżeli chodzi o kręcenie cewek, to mówi, że nie ma znaczenia, w którą stronę kręcisz tą cewkę, czy w prawo, czy w lewo, bo czasem niektórzy właśnie się tutaj też troszkę blokują na tych sprawach, nawet jakieś teorie wymyślają, że to tam jedną stronę to jakaś energia pozytywna, w drugą negatywna, w jedną męska, w drugą kobieca i tak dalej, prawda? Słuchajcie, nie przejmujmy się, dusza nie ma płci, prawda? Także nie przejmujmy się takimi szczegółami. W każdym razie, no inni z kolei jakoś tam szlifują te druty do perfekcji, żeby im plazma nie pouciekała, prawda? I takie różne. A słuchajcie, ja mam takiego znajomego, który pracuje na złomie metali i czasem dostaję od niego jakieś takie właśnie drut miedziany, niedawno dostałem i zrobiłem z niego magraf i tam jeszcze kilka innych urządzeń. Ale słuchajcie, ten drut był taki dość zniszczony, taki pokancerowany, miał pełno różnych zadziorów, gnieceń, miejscami był grubszy, miejscami chudszy, ale zrobiłem z niego te urządzenia i powiem wam, że wcale nie zauważyłem, żeby działał gorzej niż te, które robiłem z jakiegoś pięknego, nowego, świeżego drutu. My pracujemy na polach, nie na fizyczności, a drut tylko, to jest tylko nośnik dla grafiny, prawda, która jest generatorem pola. Także jak masz
pokancerowany drut, ale położysz na nim dobrą grafinę, to wszystko jest okej. Ale jeżeli będzie odwrotnie, że położysz grafinę, a potem go pokancerujesz, no to wtedy może być problem. W każdym razie, to był teraz taki temat też o generowaniu ruchu. W każdym razie taki cytat, że pole samo wytwarza to, co potrzebuje, a nie człowiek. Cewka generuje pole i interakcja tego pola dyktuje ruch. Mówi, że fizycy atomowi mają problem ze zrozumieniem tego, bo patrzą zbytnio materialnie. Jak popatrzysz na planetę, na przykład Ziemię, prawda, to bieguny uwalniają pola i te pola wchodzą w interakcję z innymi polami, które pojawiają się z różnych stron. I grawitacyjna strona generuje obrót planety, a nie obrót rdzenia wymusza rotację pól. I brak zrozumienia tego powoduje, że nasze reaktory często nie działają. Bo nasze myślenie jest często takie mechaniczne, no bo tutaj wychowaliśmy się na Ziemi w fizyczności, gdzie właśnie mechanika króluje. I jak chcemy, żeby coś się obracało, na przykład koło w samochodzie, to co robimy? No w mechanice działasz w ten sposób, że dajesz napęd na oś koła, prawda, a nie na samo koło. Czyli i my takie myślenie właśnie często próbujemy włożyć tutaj do tych systemów plazmowych, a to tam nie w ten sposób działa. Czyli musimy wytworzyć rotację Gansów, a struktura pól jest dynamiczna, czyli w ciągłym ruchu. Wiecie, planet nie porusza żaden silnik, prawda? Tylko interakcje pól. Każda planeta daje i pobiera zgodnie z własną pozycją w stosunku do centrum, jakim jest Słońce. Czyli jeżeli stworzysz mocne pola magnetyczno-grawitacyjne, to możesz decydować, które Gansy w którym kierunku będą płynąć w reaktorze. Na przykład ja tutaj w Australii mam zimę, prawda, wy macie lato i to jest jedna z interakcji, które porusza naszą planetę. Oczywiście tych interakcji jest tutaj wiele, ale to na przykład jest jedna z nich. Czyli nie ma tutaj w tym wypadku potrzeby bawienia się w żadną mechanikę, no a poza tym silnik to jest za słaby na to, żeby powiedzmy zrobił to, o co nam tutaj chodzi. Wyobraź sobie silnik, który miałby poruszać Ziemię, prawda, żeby się obracała, a drugi żeby do poruszania Księżyca, a trzeci innych planet, prawda? Nie mówię już o galaktyce. No a widzimy, że interakcje pól radzą sobie z tym zupełnie nieźle. Albo przykładowo my mamy nasze ciała, prawda, to nam się wydaje, że to jest materia, ale to są gansy. Czy ty masz gdzieś silnik, który porusza twoją rękę, nogę czy głowę, prawda? Otóż nasze myślenie i emocje to również są pola. Czyli myśląc czy emocjonując się, wprowadzamy nasze życie na określone tory, czyli sami określamy własne przeznaczenie. Słuchajcie, pamiętamy na pewno, jak we wczesnych wykładach dr Kesze pokazywał magnesy, prawda? I je ustawił tam w jakiejś pozycji. A ja tam słyszę taki szum cały czas, chyba ktoś ma jakiś mikrofon włączony. W każdym razie ustawił w jakiejś pozycji i poruszył jeden magnes, to wszystkie się wypozycjonowały, prawda? Poruszyły. I tak samo pozycjonuje się, dokładnie tak samo pozycjonuje się nasze życie. Na przykład, gdy zmienisz przekonanie, albo zdobędziesz nową wiedzę, albo słuchajcie, zakochasz się. Czyli każda twoja myśl czy emocja to pole, które jeżeli wprowadzisz do istniejącego już układu swoich myśli czy emocji, to ona od razu wypozycjonuje ten cały układ, ustawiając wszystko no, w trochę innych miejscach. Czyli my, myśląc, żyjąc, ucząc się, zdobywając wiedzę, umiejętności, prawda, czy poznając nowych ludzi, ciągle pozycjonujemy własne życie, czyli go zmieniamy. No i teraz jest pytanie, czy zmieniamy go na lepsze, czy na gorsze? No, na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Ale rozumiejąc ten mechanizm, możemy świadomie podejmować decyzje odnośnie tego, co, no, co chcemy poznawać, robić, jakie informacje przyswajać i tak dalej, prawda? Z kim warto się kontaktować, kogo może lepiej unikać. W każdym razie, o tutaj mam jeszcze jeden ciekawy cytat, że my nie komunikujemy się z prędkością informacji, jaką posiadają komputery, tylko z prędkością myśli, prawda? A myśl jest bezczasowa. I tutaj jest taki ciekawy temat, jeżeli chodzi o siły wewnątrz nas i na zewnątrz. Istnieją siły, które by można właśnie nazwać wewnętrzne i zewnętrzne. Na przykład siła wewnętrzna to nasza siła poruszająca naszym ciałem, a zewnętrzna to ta, która nas tworzy. Na przykład jeżeli siła przyciągania naszej planety, taki przykład dr Kesze podał, jeżeli siła przyciągania na naszej planecie byłaby mniejsza
to prawdopodobnie bylibyśmy więksi, a jeżeli byłaby większa, to bylibyśmy mniejsi. To, co w środku w nas, to właśnie to jest plazma, to są gansy, a na zewnątrz to są po prostu pola magnetyczne, grawitacyjne. Czyli to, co wewnątrz i to, co na zewnątrz, to są jakby takie dwa różne stany uwarunkowań pól. I każdy z nas istnieje w obu tych środowiskach. Ty jesteś wewnątrz zbiorem różnych gansów, ale na zewnątrz tobą sterują pola właśnie Ziemi, innych planet, nawet galaktyk, prawda? I dopiero interakcja tych obu pól kreuje nas, kreuje wszystko, co tutaj żyje, funkcjonuje, rośliny, zwierzęta. Bo w rozwoju chodzi o to, żeby świadomość mogła się rozwijać. Świadomość potrzebuje manifestacji. I właśnie proces kreacji światów to manifestacja świadomości. Każdy z nas jest ewoluującą świadomością, więc mamy wbudowany w siebie mechanizm uczenia się. Cokolwiek wchodzi w pole twojej świadomości, jest automatycznie przez ciebie rejestrowane, zapisywane na twardym dysku twojej podświadomości i z tym bagażem po prostu jedziemy dalej. Ale w istocie to nie chodzi o to, żebyś zbierał informacje o tym, jak wygląda ten świat. No, ten świat tak praktycznie to nie istnieje, tylko gra komputerowa. Jak grasz w grę, to o to chodzi, żebyś nauczył się nie tego, jakie tam są, prawda, obrazki, kolory i tak dalej, tylko żebyś poznał strategię i nauczył się wygrywać. No a potem będziesz mógł tą umiejętność zastosować w innych życiowych sytuacjach. Na przykład ci, co są dobrymi, powiedzmy przykładowo szachistami, są najczęściej również świetnymi strategami w różnych dziedzinach życia, jak tam w polityce, biznesie i tak dalej. Czyli ważna jest interakcja dwóch elementów, wewnętrznego i zewnętrznego. Na przykład jeżeli kogoś chcesz wyleczyć, to należy zbadać nie tylko stan jego organizmu, jak to robi powiedzmy medycyna, ale również środowisko, w jakim przebywa. I tutaj powiedzmy często radiesteta bywa, jest w stanie więcej zrobić niż lekarz, bo zbada, czy ktoś nie śpi w jakimś napromieniowanym miejscu, prawda, czy jego dom i całość środowiska, w którym przebywa, jest korzystna, czy nie, prawda, jego relacje jakieś emocjonalne z innymi i tak dalej. Natomiast medycyna tylko poprzestaje na zbadaniu ciała i zaaplikowaniu tabletki, jak wiemy. I tutaj dr Kresie podał też ciekawy przykład samochodu. Mówi, że nasze siły pól wewnętrznych to silnik samochodu, a dopiero interakcja pól wewnętrznych i zewnętrznych decydują o prędkości auta. My jesteśmy gansami, więc generujemy własne pole w ciągu tej interakcji z polami zewnętrznymi. I teraz jest takie pytanie, które pole jest silniejsze? Czy twoje pole wewnętrzne, czy zewnętrzne? Prawda? Byśmy się tak zastanowili, no przecież w końcu pole zewnętrzne to są planety, słońca, galaktyki, prawda? Czy myślisz, że możesz być silniejszy, twoje wewnętrzne pole może być silniejsze od tego wszystkiego? A więc powiem ci, że może jak najbardziej. Dlaczego przykładowo wieczorem świeci żarówkę? Potężne pola, moce słońc, galaktyk, które są nieskończoną ilość razy silniejsze od tej żarówki, po prostu do twojego domu w nocy nie sięgają, prawda? I tak samo jest z całym twoim światem. Każdy z nas ma swój świat i mimo, że oddziaływują na niego interakcje z całego świata, to i tak ty, jako centrum swojego świata, jesteś tutaj świecącą żarówką. I twoja moc w twoim świecie jest większa od nich wszystkich. Rozumiemy to, prawda? A znaczy twoja moc może być większa, generalnie powinna być większa, ale o to chodzi, że nie zawsze jest. Powiedzmy, gdy jest, wtedy ty sterujesz swoim życiem, ale gdy nie jest, wtedy podlegasz pod różne inne siły, które są mocniejsze od ciebie. Na przykład jak jesteś dzieckiem, to wiadomo, rodzice tobą sterują, potem tam szef pracy, politycy i tak dalej. Czyli praca nad sobą to jest proces wzmacniania mocy własnych pól. Gdy wzmocnisz swoje pola do tego, że staną się mocniejsze od pól zewnętrznych, wtedy ty przejmujesz kontrolę. Wtedy twoje ciało staje się pojazdem kosmicznym. Możesz przemieszczać się po galaktykach, polecieć sobie dzisiaj na Marsa, jutro na Wenus, a pojutrze polecisz tutaj na Słońce i się chwilę poopalać. Praktycznie także rozumiemy, że istota naszej nauki tutaj na tej planecie to właśnie praca nad sobą, czyli wzmacnianie naszych pól. Dr Kesze mówi, że cykle kreacji i proces tworzenia świata nigdy się nie kończą. I że jest to dziecinnie proste, jak on to określił. A więc słuchajcie, no myślę, że jeżeli jest to dziecinnie proste, to już niedługo tego się nauczymy i powiedzmy ten proces, jak pojmiemy, na czym polega, to będziemy sobie stwarzać własne światy, własne planety, gdzie nie będzie wojen, przemocy, gdzie wszyscy będą dobrzy. W każdym
razie mam tu jeszcze jeden cytat. Doktor Kesze powiedział, my jesteśmy stwórcami. To akurat nie zawsze było dla mnie oczywiste. Ja to rozumiałem w ten sposób, że to, co teologia określa jako paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa, to po prostu rozwinięcie, osiągnięcie Jego potencjału indywidualnie przez każdego z nas. To nie znaczy, że nagle Chrystus pojawi się na tej planecie, znowu się narodzi, prawda, wstający, czy w cudowny sposób przyleci z nieba. Nie, po prostu my uzyskamy twórczy, kreatywny potencjał. Znaczy, my go już mamy, ale jest jeszcze w zarodku. Jeszcze jest takim nasionkiem, prawda? Czyli nie rozumiemy, nie wiemy jeszcze, jak z niego korzystać. Ale już niedługo, zwłaszcza, że studiujemy tą wspaniałą wiedzę doktora Kesze. Wreszcie proces kreacji ma miejsce w każdym momencie, na każdym poziomie, tak Kesze mówi, czyli od galaktyk aż do cząsteczek elementarnych. Jeżeli chodzi o cząsteczki elementarne, to doktor Kesze tłumaczy to w ten sposób, że neutron zawiera w sobie elektron, czyli ładunek ujemny, ale ponieważ pola ciągle dążą do harmonii, no więc elektron oczywiście również, prawda? Ale dla elektronu ładunkiem uzupełniającym będzie ładunek dodatni, czyli proton, prawda? Czyli generalnie proton to po prostu proces harmonizowania się pola elektronu. To nie kawałek baterii, jakaś tam kulka, która fruwa wokoło jądra atomu, tak jak rysuje się dzieciom w podstawówce, prawda? Czyli po prostu elektron, chcąc harmonizować swój potencjał, jak gdyby stwarza proton, czyli energię przeciwną do swojej. Bo tam na poziomie cząsteczek elementarnych nie ma ograniczeń. Tam wszystko może powstać z niczego. No zresztą też. Tylko musi się pojawić najpierw odpowiedni potencjał energetyczny, żeby to zjawisko wywołać. I takim potencjałem w naszym tutaj świecie jest silny element emocjonalny. Czyli tak jak przykładowo ten znany przykład o kobiecie, która samochód podniosła, prawda? Czyli jeżeli nie masz siły, żeby coś zrobić, czegoś dokonać, coś osiągnąć, to problem jest tylko jeden. Masz za mały potencjał emocjonalny. Bo emocja, czyli chęć, pragnienie, marzenie, to nasza największa moc. To mocna grawitacja, można powiedzieć, która stwarza potencjał pól, który kreuje twoją rzeczywistość zgodnie z programem, jaki to marzenie narzuca. Bo emocja to jest właśnie program, a ty jesteś programistą. Jak się programuje komputer? Otóż nawet najbardziej zaawansowany program komputerowy składa się tylko z dwóch elementów. Zera i jedynki. Reszta to tylko odpowiedni ich układ, ich ciągi tych dwóch elementów. Podobnie jest z programowaniem świata. Ale jest tu pewna różnica. Otóż do programowania komputera wystarczą dwa elementy. Dlaczego? No na monitorze mamy dwuwymiar. Natomiast do programowania trójwymiarowej rzeczywistości potrzeba jest trzech elementów. Bo tworzymy trójwymiar. I co jest tymi trzema elementami? No jednym jest pole magnetyczne, drugim jest pole grawitacyjne, a co jest trzecim elementem? No słuchajcie, nasza emocja, czyli element intencjonalny. Ten świat aktualnie funkcjonuje oczywiście zgodnie z tym, jaki program już został mu narzucony przez te kreujące siły. Jedni to nazywają Bogiem, wszystko jedno, jak to nazwiemy. W każdym razie wiemy, o co chodzi. I teraz tak, czy można to zmienić? No oczywiście, jak najbardziej, cały czas to wszystko się zmienia, nic nie stoi w miejscu. Ale żebyś to zaczął jakoś tak świadomie zmieniać, to jest jeden ważny warunek. Tak jak sobie już mówiliśmy, twój potencjał wewnętrznych pól musi stać się silniejszy od pól zewnętrznych. Wtedy ty przejmujesz kontrolę. A ten potencjał budujesz właśnie swoją emocją. Jak popatrzysz na ludzi sukcesu, obojętnie w jakiej dziedzinie, czy to będą sportowcy, artyści, ludzie biznesu, twórcy, wynalazcy i tak dalej, zawsze zobaczysz, że główną cechą, jaką charakteryzują się ci ludzie, to jest ich olbrzymia pasja, marzenie, chęć realizowania swojego celu. I wtedy ich świadomość nabiera mocy. Staje się mocno grawitacyjna, co powoduje, że przyciąga do siebie wszystkie życiowe sytuacje, wydarzenia, które są dla tego grawitacyjnego pola dopełnieniem, czyli elementem magnetycznym. Takim ludziom ich dusza stwarza odpowiednie warunki i sytuacje do realizacji marzeń. I również cała planeta układa swoje pola, żeby zharmonizować ich pola, czyli ich pragnienia. Ja wiem, ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale to nie zawsze dobrze jest tak chcieć, prawda, bo to takie chcenie, takie zagarnianie do siebie, to powoduje konflikty, wojny i tak dalej. Tak, oczywiście, to prawda, ale musimy to rozróżnić pewne sprawy.
Jeżeli chcesz materialnych zabawek, to oczywiście jak najbardziej otrzymasz je. No, ten potencjał, jak gdyby na pewno zmarnujesz w pewnym sensie, ale z drugiej strony jest to szkoła nasza, szkoła życia, dlatego tu jesteśmy na tej trójwymiarowej planecie, prawda? Tu się uczymy. No, również pragnienia, jeżeli ktoś ma pragnienia, które mogą kogoś innego skrzywdzić, to też nie jest dobre, bo to po prostu powstaje konflikt, ewentualnie siły się neutralizują i tak dalej. I tego wszystkiego się uczymy, otrzymujemy, dlatego tu otrzymujemy i cierpienie, i radość, ale no, nawet te energie, siły, które można nazwać negatywnymi, na krótką metę oczywiście działają i tak dalej, ale słuchajcie, my tu nie jesteśmy na krótką metę. My tu jesteśmy na wieczność na tym świecie. I musimy nauczyć się myśleć w kategoriach wieczności. Tam mikrofon by ktoś mógł wyłączyć. Już opanowany. W każdym razie, słuchajcie, no, musimy się nauczyć myśleć w kategoriach większych, w kategoriach właśnie naprawdę wieczności. Nawet nie tego naszego jednego życia tutaj. Mądrzy ludzie mówią o tym, żeby nie grzeszyć, prawda? Bo grzech blokuje nasz potencjał, czyli rozwój. Oczywiście ja tu nie chcę robić jakichś konotacji religijnych, bo większość ludzi, jak słyszy słowo grzech, Pismo Święte, Chrystus i tak dalej, to od razu ma przed oczami Kościół i księdza. I oczywiście musimy to raz na zawsze oddzielić od siebie, bo jak wiemy, Kościół tylko wykorzystał postać Chrystusa i różne mądre teksty do własnych manipulacji. W każdym razie chodzi o to, żeby przełożyć wiedzę doktora Keshe na nasze codzienne życie. Bo ta technologia pokazuje nam dokładnie, jak pracować nad sobą. A urządzenia zadań pracy nie wykonają. Znaczy tam zbalansują nasze ciało oczywiście, nawet czy nasze emocje, ale przecież przez resztę życia nie będziesz siedział w urządzeniu. A w momencie, gdy z niego wyjdziesz, to znowu wracasz do warunków, które spowodowały problemy, czy tam chorobę, czy cokolwiek, prawda? Czyli urządzenie ma nam dać nam kopa do samodzielnej pracy nad sobą. W kosmosie nie będziesz miał drutu, ale będziesz miał świadomość. A właśnie w świadomości powstają mechanizmy emocjonalne, czyli twoja moc. Czyli co w praktyce powinniśmy robić, żeby rozwijać się we właściwym kierunku? I po prostu, żeby nie iść w ślepą uliczkę, prawda? Otóż po pierwsze dążyć do prawdy. Prawda was wyzwoli, znamy to, prawda? Czyli szukać, poznawać, badać, a jako krok pierwszy odciąć się od kłamstw, czyli głównie od środków masowego przekazu i tak dalej, prawda? To na pewno znamy. Punkt drugi, mieć wyraźnie postawione cele i marzenia. Jest to ważne, bo jest to praca nad naszymi emocjami. Co jest przyczyną tego, że ludzie nie mają marzeń? Nie stawiają sobie jakichś takich większych celów. Na ogół brak wiary w możliwości osiągnięcia, czyli generalnie brak wiary w siebie. Ale teraz rozumiejąc technologię plazmy, myślę, że rozumiemy już potencjał naszych myśli, emocji i że to nie jest jakaś tam, prawda, filozofia, religia czy teozofia, po prostu nauka. Czyli zrozumienie, że procesem chcenia wytwarzasz pole grawitacyjne, które będzie dążyć do balansu, a mechanizmem balansującym może być tylko spełnienie tych marzeń. Proste, prawda? Proste jak drut. Następny punkt trzeci. Nie grzeszyć, mówiliśmy sobie, prawda? No bo wtedy wytwarzamy wewnętrzny konflikt. Na ogół ludzie grzeszą ze strachu albo z pożądania, prawda? Wtedy kłamią, kradną, zabijają, zdradzają żony, mężów i tak dalej. Czyli należy zharmonizować emocje. To jest punkt trzeci. Punkt czwarty. Praca z naszym umysłem. Koncentracja na swoich celach, a nie na problemach. To, czemu poświęcasz uwagę, tym karmisz, to wzrasta, prawda? Oczywiście problemy mamy wszyscy. Tak ten świat jest zbudowany. Problemy to jest nasza szkoła życia, prawda? Ale na czym polega umiejętność pracy z problemami? Otóż polega na tym, żeby najpierw wyszukać rozwiązanie, a potem na tym rozwiązaniu się koncentrować i nad nim rozpocząć pracę, a unikać stresowania się problemami. To jest nasz najgorszy wróg. No oczywiście czasem bywa taka sytuacja, że nie mamy możliwości czegoś, jakiejś sprawy rozwiązać, po prostu rozwiązanie jest poza naszym zasięgiem. Co wtedy robić? Wiecie, wtedy siadasz i medytujesz. Opowiem wam jeszcze teraz na koniec taką krótką historię z mojego życia, z dawnych lat. Otóż słuchajcie, ja jestem z zawodu konserwatorem zabytków
Kiedyś, jak jeszcze mieszkaliśmy w Polsce, to wspólnie z żoną pracowaliśmy w Łańcucie na zamku. Myślę, że niektórzy z Was być może znają to miejsce, prawda, taki piękny zamek Potockich, prawda, Powozownia. Żona jest konserwatorem malarstwa, a ja drewna, czyli żona pracowała przy konserwacji ikon, tam jest mnóstwo takich starych właśnie ikon, a ja przy drewnianych meblach, rzeźbach. W każdym razie pewnego dnia przyszedł do mnie ksiądz z pobliskiej parafii i zapytał, czy nie mógłbym dla niego zakonserwować takiej rzeźby z kościoła, takiego świętego Antoniego, taką dużą rzeźbę wielkości człowieka. Ja oczywiście tam wtedy jeszcze młody, bez pieniędzy i tak dalej, wiadomo jak to bywa, prawda, zgodziłem się, ale nie wiedziałem jeszcze wtedy, że był to olbrzymi błąd, bo ta rzeźba była na indeksie konserwatora wojewódzkiego i żeby w ogóle nad nią móc było podjąć pracę, to musiała się zebrać cała komisja, zrobić dokumentację, tysiące różnych procedur i tak dalej. W każdym razie ja zacząłem pracę nad tą rzeźbą, dowiedzieli się dzieci, co powinni, no i zrobiła się z tego porządna afera. Słuchajcie, coś takiego można było nawet pójść siedzieć. W każdym razie nagle spadło to na mnie jak grom z nieba, no i zaczęli mnie tam gonić, ciągać do szefostwa, do dyrekcji, do urzędu konserwatora i tak dalej. I powiem wam, ten stres, jaki wtedy przeżywałem, no tego się nie da opisać. Było to tak silne, że ten stres wręcz mnie powalił. Ja nie byłem jeszcze wtedy człowiekiem jakimś mocnym psychicznie. W każdym razie wszystko, co wtedy zrobiłem, to po prostu usiadłem na krześle i nie mogłem wstać. Siedziałem tak cały dzień i noc. Oczywiście jakieś tam czynności wykonywałem, które musiałem, ale już nawet tego nie pamiętam. Było to tak tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Żona wyjechała do rodziców, ja miałem tam potem dojechać, a wtedy jeszcze zostałem, żeby kończyć tą rzeźbę. W każdym razie trwało to chyba jakieś 5 dni. No i przez te dni, powiem wam, że generalnie nie robiłem nic, tylko siedziałem na krześle. Nawet nie wiedziałem, że siedzenie na krześle to taka ciężka praca. Rozbolało mnie wszystko. Tyłek, ramiona, szyja, kręgosłup, żołądek, wszystko, co tylko możliwe. Ale oczywiście w dużym gorszym stanie była moja psychika, bo jak tylko myśl o tej sprawie pojawiła się, to paraliżował mnie paniczny strach. A gdy tak siedziałem bez ruchu, w pewnym czasie umysł jak gdyby tak uspokajał się i strach po prostu mijał. I wtedy wpadałem w taki dziwny stan takiego czegoś pomiędzy snem a jawą i wtedy czułem się dobrze. Nie wiedziałem jeszcze nic wtedy o jakichś technikach medytacji, ale to, co robiłem, to najprawdopodobniej było jakąś taką bezwiedną, intuicyjną medytacją. W tym czasie oczywiście tam nic nie jadłem, nie spałem, znaczy spałem, nie spałem, nawet nie wiem, czy spałem, w takim stanie dziwnym byłem pomiędzy snem a jawą. W każdym razie, gdy budziłem się, wtedy to były takie najstraszniejsze momenty, bo od razu wracał ten paniczny strach. W każdym razie pierwszy dzień tak przesiedziałem, i za każdym razem ta emocja mnie atakowała, jak tylko ta świadomość bardziej wracała. I ten strach czułem na początku tak bardzo fizycznie, mocno, najpierw w brzuchu, potworny taki ucisk w okolicy pępka. Potem ból po jakimś czasie, nie wiem, to mógł być następny dzień czy coś takiego, ten ucisk przeniósł się do żołądka. Potem następnie, pamiętam, że tak ucisk się przesuwał i po jakimś czasie poczułem go w sercu. Potem w gardle, na końcu w głowie. Czyli czułem, jak emocjonalny stres wyraźnie fizycznie umiejscawia się w różnych częściach mojego ciała. Wtedy jeszcze nie wiedziałem o jakichś tam czakramach i tak dalej, te filozofie wschodu, jak to określają. W każdym razie teraz, jak na to patrzę, to rzeczywiście to szło po prostu czakramami, ten szło tak w górę. W każdym razie w ostatnim dniu tej mojej, prawda, męki, pamiętam, że tak siedziałem cały obolały i do tego z uściskiem w górnej części czaszki i nagle nie wiadomo czemu ten ucisk, który był tak potężnym stresem, że nie dawał żyć, po prostu wyszedł czubkiem mojej głowy i dosłownie fizycznie sobie poszedł. Tego się nie da opowiedzieć, to trzeba przeżyć. W każdym razie był to najbardziej jakiś taki magiczny moment mojego życia. W momencie, gdy ten ucisk sobie poszedł, wróciła do mnie nagle pełna świadomość. Wróciła pełna to normalność. Nawet zdałem sobie sprawę z tego, że siedzę na krześle, że w sobie boli. Oczywiście myśl o rzeźbie również powróciła, ale już nie była problemem. Tak po prostu jakbym wewnętrznie dowiedział się, nie wiem skąd, z góry, od jakiejś wyższej mocy, nie wiem jak to w ogóle nazwać. W każdym razie przyszła taka pewność stuprocentowa, że sprawa jest już załatwiona i nie muszę się więcej nią przejmować. Wstałem z krzesła i zacząłem normalnie żyć. Słuchajcie, od tej pory
Nikt już nigdy nie powiedział do mnie ani jednego marnego słowa na temat tej rzeźby. Temat po prostu się zamknął. To była najbardziej, to właśnie tak nazwę, magiczny element, moment w moim życiu. Także właśnie mnie to dużo nauczyło. Potem jeszcze wiele razy w życiu miałem różne sytuacje, które wymagały załatwienia. Wtedy po prostu siadałem i rozpoczynałem koncentrację nad tą sprawą do momentu, aż poczułem, że sprawa załatwiona. I zawsze to dla mnie działało. Potem pamiętam, jak właśnie mieliśmy wyjechać z Polski, jeszcze uciekaliśmy tam do obozu dla uchodźców we Włoszech najpierw, ale tam miałem różne problemy z paszportami, z innymi rzeczami. Właśnie medytacją to przebiłem tak ładnie. Pamiętam, też czułem to, jak się przebijało. Potem zacząłem leczyć ludzi, bo wyczułem, odczułem to że ich czuję, tych ludzi, energię i co się w nich dzieje i tak dalej. W każdym razie, tak najprościej chciał wyjaśnić ten mechanizm, to po prostu mój stres tak mnie zablokował, że przestałem myśleć. Czyli przestałem stresować się stresem. Czyli przestałem myśleć o problemie, no ale ja wiem, no ktoś może się zastanowić, no dobra, no to wystarczy przestać myśleć o problemie, żeby on sobie poszedł. Tak, otóż tak, ze stresem jest jak z balonem, jak zanurzysz balon w wodzie, prawda, to sam wypłynie. Chyba, że ktoś go siłą tam trzyma. Tak samo jest, jak człowiek, powiedzmy, wyjdzie z każdego problemu, jeżeli tylko rozluźni siłę, z jaką tego problemu się trzyma. My sami stwarzamy problemy i się ich trzymamy. Na to, żeby było coraz gorzej, słuchajcie, to trzeba naprawdę ciężko pracować. Trzeba w to włożyć dużo emocji. Bo nasza koncentracja nad problemem i praktycznie stresowanie się nim umacnia go i powiększa. I to celowo nas zabija. Czyli medytacja to puszczenie problemów i wtedy życie samo się układa najlepiej, jak tylko jest możliwe. Bo w nim jest mądrość wieków i tysiącleci. To właśnie mądrość, ta przedwieczna mądrość po prostu wtedy się wyzwala i uczy nas, mówi nam, dyktuje nam, co i jak mamy robić. W każdym razie tego nam, no, to życie nam tego nie, nas nie nauczy, bo kto nas tutaj uczy życia, to rodzina, rodzice, szkoła, prawda, a gdzie są to na ogół, powiedzmy, środowiska ludzi, którzy przerobili w życiu te istotne tematy, którzy są na co dzień uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi, prawda, i którzy latają w kosmos. Także słuchajcie, no, mamy szczęście, że mamy wspaniałego nauczyciela, jakim jest dr Keshe, nauczyciela właśnie tych świetnych nauk. Bo ja sam osobiście nie widzę na tej planecie żadnej innej wiedzy, która dawałaby takie możliwości. Także słuchajcie, no, myślę, że na tym skończę. W każdym razie do zobaczenia w przestrzeni kosmicznej i oddaję głos do studia. Dzięki serdecznie, Witku, za podzielenie się swoimi refleksjami. Mam nadzieję, że to podsumowanie tych kilku dni i wypunktowanie jakby tych fragmentów na pewno jakby przypomni nam pewne rzeczy, o których być może nawet na co dzień zapominamy, a one są bardzo oczywiste. No ale tak to jest, że przeważnie o oczywistych rzeczach się zapomina albo po prostu gdzieś umykają. Natomiast dalej, żeby nie przeciągać, przejdźmy do następnego punktu programu, jakim jest omówienie dzisiejszego 7-godzinnego 182 wykładu warsztatu poszukiwaczy wiedzy. I tutaj poproszę osoby, które chciałyby coś powiedzieć na ten temat. Nie wiem, ty chyba, Przemku, coś mówiłeś, że możesz coś na ten temat powiedzieć, to zapraszam cię do zabrania głosu. Dzięki, Marcin, dzięki Witek. Ja może zacznę, zanim omówimy 182, to zrobię taki prequel mały, czyli wczoraj nie omówiliśmy sesji popołudniowej wczorajszej, także tu pokrótce omówię, co tam było mówione, także ta sesja zaczęła się od tego, że pewna kobieta, której imienia nie pamiętam, opowiedziała historię pewnego człowieka, który wylądował w więzieniu w Stanach za jakieś głupoty, coś z rejestracją samochodu i coś tam jeszcze. Generalnie bardzo błahe sprawy mogłyby się wydawać, ale tutaj zwróciła uwagę na to, że właśnie sądy i więzienia w USA często działają jak takie prywatne firmy, gdzie więźniowie z dobrym zachowaniem mogą pracować i jak pracują, to dostają śmieszne wynagrodzenie rzędu 50 centów za godzinę,
I tu poda przykład, że robią na przykład ciągniki, które później są ostemplowane, że są zrobione w Chinach. Także tego rodzaju przekręty i ubezwłasnowolnianie ludzi, na przykład w Stanach, w małych miejscowościach i tak dalej, to jest proceder codzienny. A czemu wspomniała o tym człowieku? Dlatego, że to on jej pokazał w ogóle technologię Cash'ego, pomagał bardzo wielu osobom. I gdzieś tam pod koniec tej wypowiedzi w ogóle ta osoba została zaproszona przez Caroline, żeby była dołączyła do grona nauczycieli fundacji w języku angielskim. Także w czasie tego blueprintu to jest chyba już druga czy trzecia taka sytuacja, kiedy osoby dzielące się swoimi doświadczeniami i pokazujące swoje zrozumienie plazmy zapraszani są do tego, żeby dzielić się właśnie w szerszym gronie w sposób bardziej regularny. Później około 300 minuty było trochę od strony zespołu medycznego fundacji. Tak jak wiemy z tych reklam, które puszczaliśmy na początku, są dwie takie specjalizacje w fundacji, dla których prowadzone są prywatne warsztaty. Raz w tygodniu są to rolnicy i lekarze. Także tutaj Caroline wywołała najpierw doktora Klausa, później wywołała doktora Rodrigo, czyli tego pana, co nam prezentował blueprint rakowy. Niestety doktor Rodrigo miał jakieś problemy, więc przez cały czas sobie mówił Klaus. W każdym bądź razie Klaus przytoczył ten blueprint rakowy i podkreślił ten fakt, że my używamy tam zabawek pod tytułem patche, gansy, reaktory i tak dalej i to wcale nie jest potrzebne. Tutaj strona medyczna fundacji też wkracza w nowy etap, gdzie troszkę inaczej będą leczyć ludzi, już nie typowo gansami, ale tak jak wcześniej słyszeliśmy, na przykład reaktorami, które nie zawierają żadnej materii, tylko zawierają siłę pól wodoru, deuteru czy trytu. Później były przypadki właśnie z doświadczeń medycznych doktora Klausa. Pokazali zdjęcie mężczyzny, który uciął sobie palca przez przypadek i traktował to gansem CO2 i bardzo ładnie, po paru dniach w zasadzie skóra, wszystko było bardzo ładnie zrośnięte. Tam może brakowało informacji, czy ten palec został przyszyty. Patrząc na to zdjęcie, wydawało mi się, że tak, że tam coś było stabilizujące ten palec. W każdym bądź razie no skóra raczej i kości, wszystko tak szybko się normalnie nie goją, ale przy użyciu właśnie gansu z CO2 po paru dniach w zasadzie odzyskał pełną sprawność w tym palcu. I teraz właśnie ten zespół medyczny zaczyna kategoryzować wszelkiego rodzaju choroby czy przypadki i zbierać tą wiedzę na zasadzie, jak taki przypadek, to trzeba zastosować taką metodę leczenia. W sumie nawet nie leczenia, bo w fundacji nie mówi się o leczeniu, tylko jest to zmiana warunków i w tych nowych warunkach środowiskowych, które wchodzą w interakcję z plazmą naszego organizmu, jesteśmy w stanie, że tak powiem, wyprostować te rzeczy, które gdzieś tam zboczyły trochę z tego prawidłowego toru. Doktor Klaus też wspomniał o tym, że właśnie każdy z lekarzy stał się troszkę takim, no nie tylko lekarzem, który specjalizuje się w bardzo wąskiej dziedzinie, ale przede wszystkim najważniejsze jest zrozumienie stanu emocjonalnego tej osoby, podanie gansu cynku i traktowanie tej osoby w sposób holistyczny, a nie skupianie się na jednej rzeczy. Bo tak jak wielokrotnie mówiliśmy, większość z tych chorób, na przykład nowotwory, to wszystko bierze się ze sfery emocjonalnej naszego organizmu i sami kreujemy te choroby. Także tutaj cynk jest bardzo ważny w tym całym procesie. Dodatkowo jeszcze doktor Klaus powiedział, że no wiadomo, są różne metody zastosowania gansów. Możemy je pić, możemy robić z nich kompresy, możemy wkładać je w kulki, możemy oddychać nimi, możemy robić systemy lecznicze. Także ilość zastosowań jest szeroki, naprawdę wachlarz tego, jak możemy działać. I w pewnym momencie na początku tutaj doktor Klaus gdzieś wspominał, jakie były początki tego zespołu medycznego, że na początku doktor Kesze chciał, żeby oni stali się niezależni, żeby sami myśleli, żeby rozważali właśnie, jaki to będzie miało wpływ na duszę, jak dusza wpływa na te warunki fizyczne.
i żeby właśnie byli niezależni bez pytania się doktora Keshe o każdy pojedynczy przypadek, bo tak na początku wyglądało funkcjonowanie tego zespołu medycznego. Ale z czasem ten zespół nauczył się na tych przykładach, które były przerabiane i teraz sami są specjalistami w tej dziedzinie, już nie muszą biec do doktora Keshe z każdym pojedynczym pytaniem, z każdą sprawą. Później było też wspomniane o tym, że mając na przykład domu Magrava, to zmienia się całe środowisko naszego domu, także albo nawet przy stosowaniu gansów, mając gansy w domu, też zmieniamy swoje środowisko, także jeden mąż pewnej kobiety, która była leczona przez ten zespół medyczny, przyszedł z zażaleniami, że jego żona zmieniła się diametralnie, w zasadzie o 180 stopni. Także tutaj widać to, że te tworzenie warunków poprzez użycie gansów czy systemów leczniczych działają na bardzo szerokim spektrum nie tylko fizyczności, ale też tej sfery właśnie psychicznej, emocjonalnej. I to było też ważne przesłanie, żeby zawsze sprawdzić swoją intencję, kiedy coś nam okultujemy, kiedy przygotowujemy gansy. Nawet było coś takiego, że w pokoju, w którym przygotowywali te systemy lecznicze, nam okultowali, przygotowali gansy i tak dalej, umieścili taki znak na drzwiach, żeby każdy sprawdził, w jakim jest dzisiaj humorze, z jaką przychodzi intencją do tego, bo osoba robiąca te rzeczy, druciki, gansy i tak dalej, ona jest częścią środowiska, w których jest to tworzone, a jak wiemy, środowisko ma duży wpływ na to, jaki będzie efekt końcowy tej kreacji. Każdy z nas ma w sobie bardzo dużą ilość reaktorów, o czym rozmawialiśmy już, także te reaktory też mają wpływ na to, jaka będzie ta kreacja w fizyczności. Też dr Klas zwrócił uwagę, że nie ma w zasadzie żadnej różnicy między ludźmi a zwierzętami, że należy w ten sam sposób podchodzić do leczenia zwierząt, jeśli chodzi o gansy na przykład. Dokładnie tą samą zasadę stosujemy, najczęściej używamy CO2, możemy wesprzeć się cynkiem, w zależności od tego, z jakim przypadkiem mamy do czynienia. I żeby było śmieszniej, to te zwierzęta bardzo często szybciej reagują na to, na te gansy na przykład, czy dzieje się to dużo szybciej, być może dlatego, że nie mają tego całego emocjonalnego bagażu, nie funkcjonują tak jak ludzie, którym ciężko jest o niczym nie myśleć. Zresztą każdy, kto próbował jakiejś medytacji czy wyciszenia, zawsze pojawia się pełno natrętnych myśli. Myślę, że ze zwierzętami sprawa jest troszkę prostsza i być może dlatego, nie mając tej blokady emocjonalnej, i żyjąc w dość prosty sposób, nie mając tylu zmartwień na głowie i nie tworząc tych wszystkich barier emocji, które tworzą filtr między naszą duszą a manifestacją fizyczności tutaj, że to u zwierząt przebiega troszkę szybciej. Był też przypadek pokrótce omówiony pana, który miał dyslokację barku, nawet kaszlał krwią, ale po zastosowaniu właśnie gansów CO2 i patchy i tak dalej, wszystko w bardzo szybkim czasie wróciło do normy. Później Stefania, którą jak wiem jest jedną z Morzanów, która przeszła niedawno ten chyba 6-tygodniowy trening Morzanów, ona też jest w sumie doktorem i podzieliła się tym, że miała bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o Parkinsona, w przypadkach choroby Parkinsona, używała padów, używała penów, to wszystko kupowała w zasadzie z fundacji, bo nie miała czasu ani jakiejś tam wielkiej ekspertyzy czy wiedzy, jak to robić, także tu wskazała na tą chorobę i bardzo pozytywne działanie gansów. Tak samo też przytoczyła przykład swojego ojca, gdzie on zawsze był gdzieś przeciwny temu, czym się interesowała, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o fundację, ale w pewnym momencie udało jej się dotrzeć, działając z poziomu duszy, dotrzeć do niego w taki sposób, że w zasadzie zaczął ją w tym wspierać i otrzymała od niego bardzo dużo miłości. Później kolejna osoba przytoczyła fakt, że nauczyła się bardzo dużo od Brazylijki, która jest lekarzem właśnie w fundacji, że ona do wszystkich swoich pacjentów podchodzi z miłością. Mówi też tym pacjentom, żeby komunikowali się z gansami, żeby wysyłali miłość do tych gansów, do tej wody.
Także tak jak wiemy, że choroby rodzą się z lęku i z tych mniej, powiedzmy, pozytywnych w naszym odczuciu emocji, tak samo właśnie ten magnetyzm miłości, to ta intencja, z którą podchodzimy, ta energia właśnie naszych emocji wpływa dokładnie w taki sam sposób, tylko że odwrotny. Także miłością możemy leczyć, możemy wysyłać naszą intencję do gansów, do wody i przeciwdziałać temu, co tworzy te choroby, czyli właśnie emocji strachu. I chodzi tu głównie o to, żeby synchronizować swoją fizyczność ze swoją duszą. A tak jak tu bardzo ładnie Witek mówił właśnie o emocjach. Emocje to jest taka forma komunikacji między duszą a fizycznością, także jest to taki przekaźnik i w momencie, kiedy dusza komunikuje się z fizycznością, tak jak na przykład Caroline parę dni temu wspomniała, że jak coś się na przykład dzieje z twoim dzieckiem albo twoje dziecko się źle czuje, często dostajesz tą informację, wiesz gdzieś w środku siebie, czujesz jakiś niepokój i wiesz, czujesz to po prostu, nie dostając tej informacji fizycznie, wiesz, że coś jest nie tak. I to jest właśnie ta informacja, którą dostajemy z poziomu duszy. Z drugiej strony z kolei fizyczność karmi duszę też emocjami, także w ten sposób kreujemy też naszymi emocjami to, co jest wokół nas. W ten sposób, tak jak mówiliśmy, możemy wywoływać u siebie choroby. Zresztą wiemy, jaki efekt ma złość na nas samych i na ludzi wokół. Tak samo możemy zaobserwować, jaki jest efekt w momencie, kiedy wysyłamy emocje miłości. Wtedy karmimy i elewujemy swoją duszę, także ta informacja nie tylko dociera do środowiska, ale też jest informacją zwrotną do duszy. I był też apel o to, żeby dalej stosować gansy, żeby cały czas pracować w taki sposób, jaki pracowaliśmy, żeby uczyć ludzi właśnie o gansach, o magrawach, o drucikach i tak dalej, o nanokołtowaniu, bo nie każdy jest w stanie przeskoczyć. Teraz rozmawiamy cały czas o działaniu z poziomu duszy, ale każdy z nas gdzieś potrzebuje tego punktu zaczepienia, gdzieś zacząć tego potwierdzenia fizyczności, także wcale nie musimy tego wszystkiego odkładać. Cały czas możemy prężnie działać w tym polu. I taka informacja w sumie już prawie, że na koniec tego wykładu była, żebyśmy dalej szerzyli tą wiedzę. Czasami jest łatwiej też, ktoś tutaj przytoczył, że łatwiej jest szerzyć tą wiedzę niekoniecznie w swoim własnym mieście, niekoniecznie w swoim własnym środowisku, gdzie się wstydzimy, mamy jakieś opory, ludzie plotkują i tak dalej. Czasami łatwiej jest to robić w innym mieście, na przykład kiedy się przeprowadzamy. Także w tym momencie znikają pewne opory, które mamy w fizyczności. Później też było, tuż pod koniec wykładu, była prezentacja listu tego pokojowego podpisana przez wodza plemienia Cherokee. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny przykład, bo są to, jak wiemy, rdzenni Amerykanie, czyli ludzie, którzy pierwotnie żyli na tej ziemi i gdzieś tam byli podbici przez kolejne ludy. Także tutaj ze strony plemienia bardzo pozytywna informacja. Oni podpisują się pod tym, że nie będą tworzyć żadnej broni ani wywoływać konfliktów. I ostatnia wiadomość na koniec tej części popołudniowej wczorajszej była taka, żeby być właśnie życzliwym, żeby dawać bezgranicznie. To było też tutaj skonfrontowane trochę z tym, jak wielu z nas, którzy są chrześcijanami, działamy, że często gdzieś tam biegnąc do kościoła nawet nie widzimy ludzi na ulicy, którzy tak naprawdę potrzebują naszej pomocy. Także zacznijmy działać też tutaj w fizyczności i zmieniajmy świat od samego siebie i poprzez pomaganie innym osobom. Także to był koniec wczorajszej sesji popołudniowej i teraz przechodzimy do omówienia 182 warsztatu poszukiwaczy wiedzy, który był dzisiaj prawdziwy maraton, 7 godzin i 20 minut trwał. Tutaj Wam zdam relację z pierwszych 5 godzin, które udało mi się do tej pory obejrzeć. Także na początku dr Kesze wspominał właśnie o tym, że po 30-40 minutach będzie musiał zniknąć, bo przygotowują konferencję prasową w Ganie. Jak wiemy, dużo było tam zamieszania w ostatnim czasie, a dr Kesze chciał przedstawić też, jakie są jego plany na tej konferencji i generalnie pokazać, jaki jest rozwój, jakie są plany rozwoju, jeśli chodzi o Ganę.
Później dr Kesze przeszedł właśnie na temat generalnie podróży kosmicznych. Powiedział, że w przestrzeni kosmicznej nie potrzebujemy fizyczności, nie potrzebujemy tego stanu materialnego. To właśnie pola plazmy będą karmić, satysfakcjonować nasze emocje. W momencie, kiedy jest potrzeba, wtedy ta potrzeba zostaje zaspokojona. Tak samo w przestrzeni kosmicznej nie potrzebujemy, nie ma potrzeby jedzenia. Nie mając ciała, nie mamy żołądka, nie mamy płuc, nie potrzebujemy oddychać i ta konwersja, ta zamiana energii, absorpcja energii też się odbywa, ale nie odbywa się w taki sposób, w jaki rozumiemy to tutaj w naszej fizyczności. Także w tym wszystkim chodzi o to, żeby nauczyć się, jak konwertować tę energię, te pola w to, co potrzebujemy. I kluczem jest właśnie zrozumienie tego, jak możemy filtrować, zmieniać, konwertować te pola. Robimy to poprzez emocje, robimy to poprzez nasze życzenie. I tutaj w sumie słowem kluczowym jest tym życzenie, zaraz do tego, a może nawet lepsze tłumaczenie tego słowa to pragnienie. Także cała sztuka polega na tym, żeby nauczyć się, jak zamieniać pola, jak absorbować pola, jak dawać, oddawać pola poprzez emocje. Jeśli masz pragnienie absorbować czegoś, wtedy twoje ciało dostosuje się do twojego pragnienia, czyli jeśli chcesz na przykład absorbować fizyczne jedzenie, wtedy wytworzą się odpowiednie enzymy, wtedy wytworzy się żołądek, wtedy utworzy się wątroba i te wszystkie elementy, które tutaj w naszej fizyczności są potrzebne, żeby ten pakiet energetyczny fizycznego jedzenia przetransformować i zaabsorbować przez fizyczność wykreowaną w danych warunkach. Także ta ewolucja, która w momencie potrzeby następuje, jest właśnie po to, żeby usatysfakcjonować to pierwotne pragnienie, które powstało. I tutaj możemy odnieść się też do źródła, do kreatora. Tak samo wszystko na tym świecie zostało wykreowane właśnie z tego pragnienia kreatora. Tak samo jak przed chwilą omawialiśmy, jak może zostać wykreowany żołądek, cały układ pokarmowy, enzymy itd., itd. I to pragnienie jest po to, żeby podtrzymać swoją egzystencję. Egzystencję duszy. Absorbujemy tyle pól, żeby zapewnić przetrwanie naszej fizyczności, a właśnie poprzez duszę dyktujemy to, co chcemy wykreować. A każda kreacja, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, dusza równa się pokój, także ta kreacja powinna odbywać się w sposób pokojowy, zgodnie z naszą duszą. I tutaj dr Keshe też przytoczył taki bardziej przyziemny przykład tego, jak środowisko na nas wpływa. Na przykład jeśli jesteśmy w pracy, często jesteśmy zestresowani, ale jeśli jedziemy na wakacje, wtedy jest zupełnie inaczej. Wtedy te nasze pola są bardziej zbalansowane, wtedy jesteśmy zrelaksowani, kiedy nie mamy tej presji, tego stresu i tego bata nad sobą. I w przestrzeni kosmicznej nie będziemy musieli absorbować aż tyle, jak absorbujemy tych pól na Ziemi. Co prawda problemem może być w dalszym ciągu chciwość, bo warunki się zmieniają i teraz wcale do funkcjonowania nie potrzebujemy absorbować tak dużej ilości pól i trzeba sobie z tego zdać sprawę, bo inaczej możemy robić to, co robimy tutaj na Ziemi, czyli chcieć więcej, więcej jeść, więcej pieniędzy, więcej tego, więcej tamtego, a te nasze potrzeby będą zupełnie inne, nie mając tej fizyczności. A jak wiemy, tą fizyczność tutaj na Ziemi jest podyktowana warunkami i przede wszystkim aminokwasem, panem Cohen, czyli COHN, czyli tymi czterema pierwiastkami, gdzie wodór jest tym elementem, który najczęściej się pojawia we wszechświecie i jest czymś, co nie jest przypisane tylko do naszej Ziemi, a wszystkie inne w zasadzie atomy, które tutaj na Ziemi wykreowały się z wodoru, to jest to, co trzyma nas w warunkach właśnie tutaj tej fizyczności na Ziemi i tworzy to środowisko. Musimy się nauczyć, jak absorbować to, co potrzebujemy w momencie, kiedy tego potrzebujemy. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że powinniśmy brać tylko tyle, ile potrzebujemy, czyli nie być tutaj chciwym i robić to w sposób
taki, żeby nie wyrządzać nikomu krzywdy. Większość naszych strachów bierze się właśnie z warunków, jakie tutaj sami jakie stworzyła ta planeta i jakie my wytworzyliśmy na tej planecie, a przestrzeń kosmiczna jest inna, mamy więcej wolności, to my dyktujemy to, co potrzebujemy. To trochę w sposób przeciwny, jak to jest na Ziemi, bo na Ziemi to środowisko ziemskie, ten aminokwas COHN, to on w jakiś sposób tworzy środowisko i jesteśmy, zawsze musimy go rozpatrywać i jest to druga część zmienna w tym równaniu, która wpływa na kreację. Musimy się zawsze do tego odnieść, bo jak wiadomo, tak jak pola Słońca ścierają się z polami Ziemi, tak samo nasze pola, które emituje nasza dusza do fizyczności, ściera się tutaj z środowiskami warunkowymi Ziemi. W przestrzeni kosmicznej jest to troszkę inaczej, są to inne pola, inne uwarunkowania. I to my dyktujemy, co potrzebujemy i kiedy tego potrzebujemy. A to strach właśnie nas zniewala, wsadza nas w te klatki, także trzeba w tej podróży trzeba wyzbyć się strachu poprzez zrozumienie, jak wygląda kreacja i poprzez zrozumienie tego, że to my kreujemy, że to nasza dusza kreuje w momencie, kiedy jest to potrzebne. Tutaj doktor Keshe też na sam koniec odniósł się do, znaczy na sam koniec swojego epizodu 45-minutowego w tym warsztacie odniósł się do tego, do śmierci, że śmierć dzieje się w momencie, następuje w momencie, kiedy nasza dusza jest wystarczająco dojrzała do tego, żeby przejść do następnego wymiaru. I tak jak doktor Keshe na przykład w wykładach wcześniej mówił o samobójstwach, mówił właśnie o tym, że to nie jest metoda, nie ma tutaj skrótów, nie możemy po prostu się rzucić, bo później są tego pewne konsekwencje i tutaj doktor Keshe wyjaśnił, co to są za konsekwencje. W momencie, kiedy ktoś popełnia samobójstwo, ta dusza jeszcze nie dojrzała do tego, żeby przejść do następnego kroku. A jak wiemy, fizyczność tutaj jest tylko kubkiem fizycznym, który zawiera naszą duszę, którą nasza dusza napełnia. Także w momencie śmierci odrzucamy ten kubek fizyczności po to, żeby w innej sile pól, po elewacji naszej duszy, żeby nasza dusza mogła wypełnić inny kontener w innej części tego wszechświata. I tak jak wcześniej, parę, nie wiem, z tydzień temu doktor Keshe właśnie tłumaczył, że moment śmierci to jest właśnie bardzo podobny do tego, jak rozpada się neutron. W tym momencie ten elektron jest uwalniany z tej fizyczności, jest wolny i może przejść do następnego wymiaru, w którym będzie tworzyć kreację, w którym w stosunku do środowiska przyjmie z powrotem, przyciągnie odpowiednie siły pól po to, żeby wytworzyć proton wokół siebie i żeby stworzyć neutron. I w ten sposób stać się całością połączenia duszy i fizyczności w kolejnym wymiarze. Także egzystencja, nasza, życie jest słodkie, ale musimy być wystarczająco dojrzali, dorośli do tego, żeby cieszyć się tą słodkością. I jeszcze może dopowiadając do tego tematu, takie moje przemyślenia, że to, co absorbujemy z... Wszystko działa w dwie strony, także absorbujemy energię właśnie ze środowiska, z uniwersu, z całego wszechświata, a to jak oddajemy tą energię w drugą stronę, to jest właśnie poprzez nasze życzenia, poprzez to, co kreujemy wokół siebie. Też doktor Keshe wspomniał ważną rzecz o jedzeniu, jak co się dzieje w momencie, kiedy spożywamy posiłek. W tym momencie przyjmujemy pola do swojego organizmu, które tworzą dużo zamieszania w naszej duszy i im bardziej ta siła pól tego, co spożywamy, jest zbliżona do nas, tym większa jest ta walka w nas. Także gorszy, powiedzmy, otrzymujemy efekt w momencie, kiedy spożywamy coś zbliżone siłami pól do nas samych. Co tu było następne? Aha, tutaj później jak doktor Keshe poszedł około 45 minuty, Caroline podkreślała to, że musimy pracować w bardzo prosty sposób, zamiast komplikować sobie rzeczy i tu odniosła się właśnie do produkcji gansów, do bazowania na zrozumieniu tego procesu, który jest na dobrą sprawę bardzo prostym procesem. Dwie płytki, jedna taka, środowisko zasolone, ewentualnie drucik, który je łączy i działamy w bardzo prosty sposób, otrzymujemy gans.
Także tutaj też Karolina wspomniała o tym, że stajemy się ekspertami. Zaczynaliśmy od gansów, magrawów, reaktorków. Cały czas przechodziliśmy na kolejne etapy zrozumienia i zaawansowania. W zasadzie staliśmy się inżynierami. W bardzo podobny sposób jak ludzie tutaj, którzy robią na przykład doktoraty. Tylko że my te doktoraty z plazmy, ze zrozumienia tego, z magrawów i tak dalej, my to robimy naprawdę szybko. To się dzieje w ciągu paru minut, paru dni, paru miesięcy, paru lat. Nie musimy spędzać nad tym całego życia, żeby, tak jak na przykład osoby, które mają wykształcenie w danym kierunku, bardzo często muszą się kształcić przez wiele, wiele lat. A tutaj ta wiedza dawana jest za darmo i każdy jest w stanie, jeśli będziemy ją przekazywać w prosty sposób, każdy jest w stanie mieć doktorat z plazmy w bardzo krótkim czasie. Co tu jeszcze mamy? Aha, później Caroline prosiła właśnie, żeby ludzie dzielili się swoimi doświadczeniami z ostatnich paru dni. Tutaj ktoś wspomniał, jak pewien mężczyzna wszedł i powiedział właśnie o przykładzie, gdzie uczył kobietę, jak sobie radzić z bólami menstruacyjnymi. Zaczął się rozpowiadać na ten temat, ale został poproszony przez Caroline, żeby rozmawiał właśnie z zespołem medycznym, żeby w ten sposób podzielił się tym zdjęciami, wideo i generalnie całą dokumentację tego, żeby to wszystko mogło być w którymś momencie przekazane dalej, udokumentowane i ta wiedza, żeby mogła dotrzeć do szerszego grona osób. Także myślę, że w najbliższym czasie usłyszymy też więcej w tej kwestii. Później dr Kesze około godziny 45 Azar zadała pytanie, jak wiemy, jest to osoba, która praktycznie na każdych warsztatach poszukiwaczy wiedzy bombarduje doktora Kesze pytaniami. I na jej pytanie, nawet nie pamiętam do końca, jakie było pytanie, ale zaraz odnosząc się, czytając odpowiedź doktora Kesze, bardzo szybko myślę, do tego dojdziemy. Doktor Kesze wskazał tutaj na swoją książkę numer 3, gdzie tłumaczy właśnie kreację, proces kreacji. Tutaj myślę, że warto by było narysować, żebyśmy to sobie wizualnie przedstawili, narysować tego ślimaczka, do którego wielokrotnie referujemy. Także tutaj mamy plazmę, oczywiście najsilniejsza siła pól jest w środku i ta plazma, przyjmijmy nawet, że to jest pierwotna plazma i w środku jest kreator, który wykreował te pola wokół siebie. Ta plazma, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, jest jak fraktal. Tutaj jest ten efekt kaskadujący, gdzie w różnej sile pól, w różnym elemencie tego ślimaka tworzą się kolejne kreacje. I tutaj możemy to odnieść, tak jak wielokrotnie o tym mówiliśmy, na przykład do kreacji nowej duszy, do momentu poczęcia. To jest nic innego jak właśnie taka spirala, która kaskaduje z innej duszy, z innej spirali, z innej plazmy. I tutaj doktor Kesze odniósł się właśnie do tego, że że są właśnie osoby, które wywodzą się właśnie bezpośrednio z źródła, z tej prostej linii od źródła. I te osoby przychodzą tutaj na przykład na ziemię jako właśnie tacy messengerzy, czyli ci, co głoszą coś ludziom. I oni przychodzą tym, czym się różnią od tych, na przykład od nas, gdzie my jesteśmy kolejnym fraktalem w tym kolejnym i kolejnym i kolejnym. Te osoby, które wywodzą się właśnie z prostej linii od kreatora, one doskonale rozumieją operacje duszy, operacje pól i do tego też rozumieją naukę, czyli powiedzmy tą wiedzę, która została sformułowana w danej fizyczności i bardzo często te osoby też specjalizują się w określonych dziedzinach. Tak samo jak mamy specjalizację doktorów czy inżynierów. I ci, co wywodzą się właśnie z tej głównej linii kreatora, z tej pierwszej linii, niosą ze sobą właśnie więcej tej esencji, więcej tego zrozumienia. I tu należy zrozumieć, że my, że cały uniwers, cały wszechświat, jesteśmy częścią czegoś, co po angielsku nazywa się totality, czyli tej całości wszystkiego. I w takim układzie, w tej totalności, nic nie może istnieć bez drugiej rzeczy, bez drugiej osoby. Także my jesteśmy tym puzzlem w tej całej układance, a ta układanka nie istnieje bez,
bez egzystencji każdego z tych pojedynczych puzli. Także tu nie ma końca, to kółko życia cały czas się toczy, tylko zmieniamy właśnie ten kontener, ten kubek, który jest naszą fizycznością po śmierci. Ale esencja, czyli dusza, pozostaje cały czas taka sama. I tu można też porównać właśnie do wody. Wody, powiedzmy, że mamy wodę w kubku. W momencie, kiedy wsadzamy ją do zamrażarki, zmieniamy warunki środowiskowe, to jest dalej ta sama woda, ale zamienia się w lód. W momencie, kiedy ją wyciągniemy z zamrażarki i postawimy na stole, z powrotem przyjmie formę wody. Także tu piękna analogia do tego, jak możemy to sobie w bardzo prosty sposób zwizualizować właśnie ten krąg życia. To, że po prostu zmienia się troszkę nasz kontener, ale esencja, dusza, woda jest cały czas wodą. I też kolejna taka informacja, zanim doktor Kesze poszedł, powiedział właśnie, przypomniał nam o tym, że informacja, że pola, że one są obecne długo przed tym, jak zamanifestuje się fizyczność. I nawet nie potrzebujemy do niczego fizyczności, żeby te pola istniały, żebyśmy mogli swoją emocją, swoją intencją manipulować środowiskiem i kreować wokół nas. Później Caroline, około 2 godziny, Caroline po raz kolejny właśnie przytoczyła ten film Podaj dalej, żeby właśnie nie ograniczać się tylko do mówienia i narzekania, jak jest źle, tylko żeby brać się za działanie i zmieniać, tworzyć rozwiązania. Żeby powiedzieć sobie, ja jestem przykładem zmiany, żeby świecić swoim słońcem, być dumnym z tego, że się świeci z tym słońcem, że się zmienia wokół siebie, że się kreuje, żeby w ten sposób napełniać swój kubek i podnosić, elewować swoją duszę. Poprzez uśmiech, poprzez znajdywanie rozwiązania na dany problem, a nie tylko biadolenia o tym problemie. I ważne w tym jest to właśnie ten efekt podaj dalej, że ludzie będą świecić światłem, które sami otrzymają od ciebie. Także jeśli ty jesteś słońcem i świecisz tą pozytywną energią, tą pozytywną emocją i komuś pomagasz, czy to jest w sposób fizyczny, materialny, czy to jest po prostu uśmiech na ulicy do przypadkowo napotkanej osoby, która akurat jest smutna, te osoby otrzymują to światło i później sami świecą tym światłem dalej. Także to jest taki efekt. Taki efekt kaskadujący, po angielsku snowball efekt, czyli takiej kulki śniegowej. Zrzucimy ją z góry, zacznie się zamieniać w coraz większą kulę, także należy świecić, nie ograniczać się w tym, świecić tak dużo, jak możemy. Tutaj było też wspomnienie o tym, to chyba Azra po raz kolejny. A, jeszcze do tego słońca, że właśnie to dawanie innym, to też jest potwierdzeniem naszej egzystencji. Także nie musimy szukać tego potwierdzenia w żaden inny sposób. Wystarczy, że będziemy dawać, emanować tym światłem. Później ja zaraz znowu skomentowała właśnie, że nie rozumie, na początku nie rozumiała, jak to jest z samolotami, że myślała, że jest tylko jeden rodzaj biletu, a tu się okazało, że jest klasa ekonomiczna, biznesowa. Przy długich lotach ciężko sobie pospać w ekonomicznej, a ci z kolei biznesowej mają łóżeczka. I tutaj nawiązała się troszkę dyskusja i generalnie podsumowanie tego było takie, że to właśnie ten system, który jest wykreowany na prostym przykładzie właśnie różnych typów biletów w samolocie, że to jest wszystko po to, żeby nas kontrolować, żeby nami sterować, żeby tworzyć tą nierówność wśród nas. I tutaj też było nawiązanie też do tego, co mówiliśmy wcześniej, jestem obecny, I'm present po angielsku. To jest to, co przynosi zmianę, bo wtedy stajemy się częścią tego życzenia. Nie kumulujemy tej energii w sobie, tylko w momencie, kiedy ta energia się w nas nagromadzi, wypuszczamy tą energię, chociażby poprzez przyłączenie się do życzenia innej osoby. Później chyba na chwilę doktor Kesze wszedł i powiedział właśnie, że gdzieś tam ten ruch internetowy jest analizowany przez różne agencje wywiadowcze i patrząc na to, do jakiej ilości ludzi dochodzi fundacja, to jest to liczba około 150 milionów ludzi na świecie. I są to osoby, które przynajmniej przeczytały przynajmniej jedną stronę i robią to w sposób w miarę regularny, przynajmniej raz w roku czytają jakieś informacje na temat fundacji, na temat wykładów.
Także z tego powodu, że jest to liczba, i ta liczba też włącza Chińczyków, bo wiadomo, jest Great Firewall, czyli ten wielki firewall w Chinach, i troszkę jest te informacje są filtrowane, nie jest to do końca otwarty internet, ale te 150 milionów wlicza też Chińczyków. I właśnie takie liczby przekonują kraje czy agencje wywiadowcze, że jest to ruch, jest to. Ta fundacja ma dość duży pogłos i jest w stanie wpływać na ludzi w publicznej domenie. Także dzięki temu wiele państw zaczęło poważnie podchodzić do fundacji, zaczęło rozmawiać z fundacją, bo widzą, jaką fundacja ma wpływ na ludzi. I być może w obecnych czasach jest jedną z najbardziej, powiedzmy, wpływowych organizacji, które szerzą wiedzę. I tutaj była też prośba właśnie o to, żebyśmy przynosili tą zmianę, wprowadzali tą zmianę od dołu do góry, bo tak jak wiadomo, jak przed chwilą powiedzieliśmy, ci u góry, oni tylko chcą nas kontrolować, wprowadzać różnego rodzaju podziały, kontrolować nas poprzez olej, poprzez energię elektryczną, a po to dr Keshe dał nam właśnie magrawy i w momencie, kiedy był blueprint z magrawem przedstawiony, tam była taka koncepcja takich oaz, gdzie wszystko, co potrzebujesz do przetrwania, zawiera się w jednej walizce i w tej walizce masz magrawa, możesz produkować prąd, możesz wyprodukować w zasadzie wszystko, co jest ci potrzebne do przeżycia. Nie musisz być zależny od ropy czy od prądu. Później też był pewien człowiek z Kopenhagi, który bardzo dużo mówił o tym, przede wszystkim mówił o tym, że materiały do produkcji gansu, że wcale nie trzeba wydawać fortuny, że u nich to się odbywa tak, że on idzie na wysypisko śmieci i znajduje materiały, które są zazwyczaj ostemplowane, znajduje miedź, znajduje cynk itd. I naprawdę albo za darmo, albo za grosze to otrzymuje. Także tu szerzenie wiedzy wcale, wiemy, że te materiały są tanie, ale mogą być naprawdę jeszcze tańsze. I wspomniał też przykład swojego kolegi matematyka, który gdzieś tam jest obsesyjnie podchodzi do tematu, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, statystyki i tak dalej. I ta osoba, ten matematyk zaczął właśnie wyliczać przede wszystkim zależność tego, jak śpimy do raka, po której stronie śpimy i po której stronie najczęściej występuje rak. I okazało się właśnie, że ta strona, którą mamy bardziej odkrytą, czyli przeciwna do strony, na której śpimy, najczęściej tam właśnie występuje nowotwór. Jest to właśnie związane z zanieczyszczeniem, z tym, że jesteśmy wystawieni na działanie różnego rodzaju pól. Jakich pól? To tu możemy na przykład mówić o antenach GSM, czyli tych antenach, które obsługują nasze telefony komórkowe. Jeśli żyjemy zbyt blisko takiej anteny, jesteśmy wystawieni na bardzo silne oddziaływanie tej anteny, radiację pól. Jeśli z kolei mieszkamy bardzo daleko od takiej stacji nadawczej, to wtedy nasz telefon musi wytwarzać silniejsze pola, żeby gdzieś tam amplifikować ten sygnał i żeby móc nawiązać połączenie z tą anteną. Także tutaj on też podkreślił to, że te telefony są zaprojektowane tak, żeby jednak żeby szkodzić naszemu zdrowiu, a nie przeciwnie. I sam powiedział, że używa bardzo starej Nokii sprzed wielu, wielu lat, bo tej technologii w tych starszych telefonach jeszcze nie było. Też wspomniał o tym, czy to chyba Caroline wspomniała o tym, że tytoń też sam w sobie wcale nie powoduje nowotworów w takim znaczącym stopniu. To wszystko są te dodatki, które są dodawane, które to powodują. Później Caroline też nawiązała do tego, że ona na przykład, tak jak na konferencji na przykład, były rozdawane takie nanokołtowane, nanopowlekane ósemki, czyli zaginamy drut miedziany w taką ósemkę i dopiero po tym, jak go zagniemy, nanokołtujemy go, żeby później w procesie zaginania gdzieś nie stracić tych warstw. Jest to idealna ochrona właśnie przed wszelkiego rodzaju radiacjami, polami z zewnątrz. Także Caroline powiedziała, że ma to przyklejone do telefonu, zresztą ja się też przyznaję, że mam z tyłu telefonu. Generalnie możemy takie ósemki ustawiać, gdzie chcemy przyklejać, gdzie chcemy do czegokolwiek wokół nas, bo one tworzą troszkę inne środowisko i są w stanie absorbować i ochronić nas przed tymi polami, które niekoniecznie mają pozytywny wpływ na nas.
Później był też pewien mężczyzna, który przytoczył przykład tego, że kupił dwa lewe magrawy na eBayu. To było w Niemczech. I zamiast odesłać te magrawy, stwierdził, że w momencie, kiedy sam będzie miał swojego magrawa wybudowanego, podłączy te dwa magrawy do niego i one z czasem się same nanokultują. I on tutaj referował do tego, że w momencie, kiedy mamy magrawa w domu, to po paru miesiącach czy po latach wszystkie praktycznie, całe okablowanie w naszym domu staje się nanokołtowane, czyli taki magraw nie tylko, że sam w sobie działa i sam jest nanokołtowany, to wszystko ekspansuje, to wszystko się rozszerza i te pola, ten nanokołting, to wszystko zaczyna przechodzić na całe środowisko, w którym znajduje się ten magraw. Nie wspominając o tym, że ma to też olbrzymi wpływ na nas i w momencie, kiedy ten magraw przez długi czas jest podłączony, w zasadzie poprzez to nanokołtowanie tych wszystkich drutów, można sobie to wyobrazić, że tworzy się z naszego domu pewnego rodzaju klatka, w której jesteśmy ochronieni przed polami, na które działanie niekoniecznie chcemy być wystawieni, ale z drugiej strony my się też karmimy tymi polami, czyli tu możemy zauważyć zmianę w zachowaniu naszym, w zachowaniu partnera, jeśli chodzi też o potrzeby jedzenia, często się zmniejszają. Także tutaj Karolem powiedziała, żeby odesłał te magrawy, żeby nie starał się naprawić czegoś, co ktoś zrobił niezgodnie z etosem, bo po pierwsze wysłał wadliwe jednostki, po drugie sam nie otworzył tego w żaden sposób, w sposób prawidłowy nie zostały zbudowane. Po trzecie, tu wchodzi też jeszcze taki czynnik jak intencja. Nie wiadomo, z jaką intencją to było zrobione. No i tutaj było podkreślone, że właśnie na przykład w Niemczech jest bardzo dużo osób, które robią te magrawy na swoją rękę, robią to często niezgodnie z etosem, bez certyfikacji fundacji i trzeba na to uważać, co się kupuje i od kogo, bo tu intencja gra bardzo dużą rolę. Tak samo tutaj był przykład podany szczepionek, że szczepionki są wielkim kłamstwem i na przykład często są podawane kobietom w ciąży, a tak naprawdę wywołują choroby, także tutaj po raz kolejny widzimy tą kontrolę, depopulacja ziemi. Wielu osobom na tym zależy, żebyśmy jednak nie byli zdrowi. Tu w kontekście przemysłu farmaceutycznego to jest akurat proste wytłumaczenie. Niezdrowy człowiek idzie do apteki, wydaje kasę, idzie do szpitala, kasa, 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 kółko się kręci. Także właśnie ten magraf jest pełną stacją. Dostajemy od niego wszystko, co chcemy, energię, sami się pożywiamy tymi polami. Co tu jeszcze? Już mi niedużo zostało, ostatnia strona. Także tutaj było podkreślenie właśnie tego etosu w kontekście tych magrawów. Później był przykład tego, jak możemy, tak jak rozmawialiśmy o zwierzętach, żeby je traktować tymi samymi gansami, co ludzi. Wiemy, że populacja pszczół bardzo drastycznie się zmienia. Pszczoły są kluczowe do zapylania kwiatów, do tego, żebyśmy mieli po prostu co spożywać, jeśli chodzi o warzywa, owoce i tak dalej. Także tu w momencie, kiedy ktoś przytoczył ten problem, Caroline od razu odpowiedziała, żeby wspierać pszczoły właśnie też gansami, wodą CO2, żeby pomóc im przetrwać, żeby one mogły się karmić, jeśli nie dostają, jeśli środowisko nie jest dla nich korzystne, żeby mogły się reperować, żeby mogły się karmić polami właśnie na przykład gansu CO2. Żeby wrzucać gans, to już było bardziej, więcej to teraz jest takich przykładów praktycznych, żeby wrzucać na przykład gans, jeśli ktoś ma na przykład basen, żeby wrzucać gansy do tego basenu w jakiejś tam fiolce, żeby sobie na dnie pływały, bo w tym momencie wskakując do takiego basenu jest to kąpiel lecznicza. Działa też korzystnie na przykład na poparzenia, które wynikają z opalania się na przykład, żeby wkładać gansy do lodówki. I tu nie tylko dlatego, żeby jedzenie może wolniej się psuło, ale też dlatego, że później będziemy konsumować to jedzenie. Dobre na poparzenia słoneczne, to już mówiliśmy. I właśnie po raz kolejny chciałem przytoczyć właśnie tą frazę I'm present, jestem obecny, że w tym momencie dajemy energię do wszechświata. Zamiast trzymać tą energię, akumulować ją w sobie, należy ją puścić. Po angielsku let it go, pozwól temu po prostu wyjść z siebie. I myślę, że tutaj Piotr bardzo ładnie parę dni temu prezentował nam właśnie, jak wygląda intencja
wypuszczanie życzenia i tak dalej, także to wszystko bardzo ładnie się pokrywa z tym, jak nam to Piotr prezentował. No i tutaj też należy pamiętać, że około 14 dni trwa urzeczywistnienie się tego życzenia. Także tu możemy to porównać do balonu. Dmuchamy ten balon swoimi intencjami, swoimi życzeniami i tak dalej, ale nie trzymamy tego powietrza w środku, tylko opuszczamy wentyl, i żeby te emocje, żeby ta energia były w stanie wylecieć i kreować. Inaczej są uwięzione w balonie i nic nie zrobią. Także ten blueprint jest takim darem dla ludzkości, żeby tutaj nastąpiła zmiana. Zmiana przede wszystkim w sposobie postrzegania tego, co jest wokół nas, uzupełniania naszej wiedzy. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że Ziemia jest takim żłobkiem dla dusz. Także ta cała idea depopulacji planety, tworzenia podziałów przez te osoby, które rządzą, które mają władzę, które mają pieniądze, no to nie jest fajne, zwłaszcza w kontekście, jak mówimy o duszy. Każda dusza ma prawo, żeby żyć na tej planecie. Ta planeta jest żłobkiem dla dusz. Tutaj tworzą się dusze. Także nie możemy na to pozwolić. Pora jest działać, pora jest domagać się tego prawa do życia, tego, żeby nikt nas nie zatruwał, żeby każda pojedyncza dusza miała prawo żyć na tej planecie, bo po to jest ta planeta, żeby po to jest ten żłobek, żeby te dusze tutaj się rodziły i rozwijały. Także nie możemy w żaden sposób ograniczyć kreacji. To nie godzi się z żadnym etosem. Cały wszechświat potrzebuje tych dusz, które są tworzone tutaj na Ziemi. No i w ten sposób doszliśmy do 4:55 wykładu, także tam zostało jeszcze około 2,5 godziny. Nie wiem, czy któryś z kolegów słucha końcówkę tego, czy będziemy to prezentować jutro. W każdym razie oddaję głos do studia. Dzięki. Super, dzięki Przemku. Tutaj jeszcze padło pytanie od Piotra na zanim przejdziemy jakby do kolejnej części, czy to będzie kontynuacja tak jakby dalszej części wykładu, czy przejdziemy do następnego punktu. Tutaj chodziło o spożywanie tych pokarmów, tak? Zamieszanie dla duszy tworzymy, kiedy spożywamy coś, co siłą puls zbliżone jest do nas. Poproszę o wyjaśnienie. Tutaj Jarek napisał, według mnie mięso zwierząt. Ja bym z tej pozycji chciał tak jakby odesłać z powrotem do 6 wykładu dla dzieci. Sprawdziłem, w tym momencie jest on dostępny z takim roboczym tekstem, powiedzmy na KFSSI Polska, gdzie na kanale KFSSI Polska, gdzie dr Kesze tłumaczy, co się dzieje w tym momencie, kiedy spożywamy powiedzmy mięso, co się dzieje w tym momencie, kiedy spożywamy produkty roślinne. Tam jest dość dużo informacji tak jakby zawartych w tym momencie, kiedy właśnie spożywamy te pakiety energetyczne typowo przez żołądek. W ten sposób można by to było określić. Mówię, jest to dostępne, każdy to może przeanalizować i tam ta wiedza tak jakby jest zawarta. Tutaj tak w telegraficznym skrócie, z tego co pamiętam, w tym momencie, kiedy spożywamy te produkty, powiedzmy zwierzęce, mięso, dostajemy dość duży zastrzyk energii, w cudzysłowie. Te pakiety są tak jakby bardziej skondensowane i przez to jeszcze, że doszła jakby obróbka termiczna, jesteśmy w stanie to obrobić w pewien sposób i jest to jakby dla nas łatwiej przyswajalne, mniej energii tak jakby musimy zużyć na to, żeby to przerobić. Więc dostajemy większy pakiet, przez co mamy więcej energii, też powiedzmy jesteśmy bardziej agresywni. W tym momencie, kiedy przechodzimy na produkty roślinne, tak, czyli stajemy się wegetarianami, czy tam pójdziemy bardziej ekstremalnie weganami, w tym momencie przyjmujemy jeszcze wolniejsze pola troszeczkę, tak? Ci ludzie są generalnie bardziej spokojni, ale tutaj też dr Kesze w tamtym wykładzie właśnie zwracał na to bardzo uwagę, żeby ten proces przechodzenia tak jakby z jednego na drugi był
zaplanowany, żeby go rozciągnąć na okres tam chyba do 15 lat. Nie pamiętam dokładnie, ale żeby to rozciągnąć bardzo mocno w czasie, bo jeżeli robimy to na tak dokładnie, krew zwierząt i tak dalej, też niesie te emocje i przez to też dostajemy to, co dostajemy. Wracając właśnie do roślin, dostajemy wolniejsze trochę pola, ci ludzie są trochę bardziej spokojni, ale jeżeli zrobimy to gwałtownie, na przykład powiem sobie dzisiaj, że od dzisiaj jem tylko warzywa, no i będę się tego trzymał i nie zrobię tego jakby w formie takiego przejścia płynnego, zaplanowanego na kilkanaście lat, wtedy tak jakby no, tworzę sobie różnego rodzaju inne problemy, ale to mówię, najlepiej by było, no, żeby każdy po prostu indywidualnie do tego podszedł i zapoznał się z tym 40-kilkuminutowym wykładem. Co tutaj dalej? Nie wiem, czy jest ktoś chętny jeszcze kontynuować tutaj tak jakby prezentację tego wykładu dzisiejszego jeszcze. On był dość długi, ja nie miałem możliwości obejrzeć. Także jeżeli ktoś ma ochotę kontynuować tutaj po Przemku ostatnią tak jakby część, to zapraszam. Jeżeli nie, to przejdziemy tak jakby do kolejnej części. Ja już tutaj sobie powolutku przygotowuję, więc jakby ktoś jeszcze miał ochotę zabrać głos, to serdecznie zapraszam. No, ja myślę, że zamiast klepać na czacie, to powiem, co tutaj piszę. Także to w dzisiejszym wykładzie nie było rozbicia na warzywa, zwierzęta i tak dalej, żadnej kategoryzacji. Doktor Kesze jedyne, co powiedział, to było to, że im bardziej zbliżone te pakiety energetyczne, te siły pól są do nas, tym ciężej jest sobie z nami poradzić. Tutaj ciężko też mi było znaleźć odpowiednie słowo, bo chodziło właśnie o taki mayhem, czyli taką rzeźnię, jakby takie niezgodność dwóch rzeczy ze sobą, taką walkę. I właśnie w przypadku, kiedy te siły pól są bardziej zbliżone do nas, jeśli tutaj na przykład mówimy o zwierzętach, to mówimy też o krwi, mówimy o żelazie, które przenosi emocje. Także te pakiety są dość silne, dość mocne. Tu moglibyśmy sobie to pewnie wyobrazić siebie jako dużą kulkę i to, co spożywamy na przykład pochodzenia zwierzęcego, jako prawie tak samo dużą kulkę. A w moim zrozumieniu, jeśli mówimy o spożywaniu na przykład roślin, to tam już nie ma żelaza, tam już jest inny element. Te emocje są w innej troszkę sile pól i w tym momencie ta nasza kula musi się zderzyć z wieloma małymi kuleczkami, a nie z taką wielką kulą, która jest bardzo zbliżona w sile do naszej. Tak jak powiedziałem, wiesz, ciężko mi się jest odnieść do tego, co dzisiaj doktor Kesze mówił, bo naprawdę nie miałem możliwości jakby obejrzeć całości. W zasadzie to praktycznie nic z tego warsztatu nie widziałem, ale no też to jest jakby ten szósty wykład też jakby da nam jakby wspólne odniesienie. Można to w pewien sposób połączyć. Jakby powiązać jedną wiedzę z drugą. Wtedy to jakby będzie tworzyło naszą spójną całość. Może uda się coś z tego wyciągnąć. Sprawdziłem, napisy są po polsku, także możemy to spokojnie obejrzeć w naszym rodzimym języku i zapraszam do tego serdecznie wszystkich. Natomiast teraz przejdźmy do
prezentacji kolejnej dawki wiedzy, kolejnych 20 minut z wykładu. Potwierdźcie mi tylko jeszcze, czy widzicie ekran. Czy widać, widać. Dobra, ja jeszcze tylko załaduję napisy, bo jest ciutkę inaczej. OK, dobra, startujemy. The man who says, the guy puts a magnet there, he has no understanding of the work of the plasma, because the only way you can hold the plasma is by electric charges or what you call magnetic field. The brain of the man is that cage. It's like if you look at the CERN, the tube, the big tube, and where the electron flies. Where the electron flies is the soul of the man. And all the brain around it is creating that magnetic field that it can absorb and hold and contain. It's no difference between this and that. Our brain is nothing, electrically charged entity, which is continuously fed to be charged by the blood, which is on the side of it, just keeps it in charge. The minute that electric shock treatment, or what I call the pumping of the heart, stops, the charges stops. Now there is no more electric containment, there is no engagement. That's why now the soul is free. The understanding of the creation is understanding the truth about the creation, not just what has been assumed. Mr. Keshe, I want to tell you a story. We got the race of two women. Which one are we going to listen to? Can I finish, please? Yes. Okay. Can I, if I tell you a story, but this is a story, maybe I can, you can tell me if I understood, because I want to know if, this is a story. You see, when I was in my 30s, I was always depressed and I would cry. And I would blame it on my ex-husband, that is his fault. And oh, you are the victim, you mean? I don't know what will happen, but anyway, I went to a doctor in NYU, and he was the head of the psychiatric department at NYU University, and he gave me these pills, which was antidepressant. I came home, I took them one night, and then the next day I was like vegetables. I was sleeping all the time. So I took the whole package of pill, put it down the toilet, and I said, look, I can't become a vegetable. I have to find out what's the root of what I feel. So, and I keep going until, you know, one day I left my ex-husband. Actually, this thing was going on when I was married, because I got married when I was 17. I didn't even know myself. But this thing was keep coming up. And the time I left, for the first month when I left, I was so scared, like as if you put me on a place on the top of a mountain and you want everything around me was empty. I was so scared even of everything, because I never lived by myself. But anyway, by going through life, even as hard as it was, but then I felt this comfort start to coming about. And then suddenly I realized my feelings wasn't about anybody else. It was coming from inside me. It was nobody's fault. And then what I'm trying to say, the other scenario would be if I had taken those pills and I keep going on and take more pills and I stayed in a marriage and keep doing this same thing. Actually, I think I hijacked my soul and I didn't feed my soul what it needed to feed. And I think this is my understanding on now what you feel. It means your soul is trying to tell you that you need to take another direction, or you have to feed me something that satisfies me. Am I correct? I tell you what, in what level I speak. This comes to a lot of us. It's not just you. This comes to us mainly when we is involved with the affairs of the heart. We says we want to give, but we have no one to give to, or we don't receive what we think because we want to give, but there is no recipient. What we get to the point is, at every point of our lives, it doesn't matter in which way or form, we would like to be giver because we would like to feel we are generous. When you go through these states of what we call depression, it means
I cannot receive what I'm expecting to. And it goes back to the part of the brain of feeling sorry or depressed. If you can raise the level of the energy of the soul, then you find out is the expectation which needs to be adjusted and nothing else. We see this in many cases, majority of the cases, depression is an expectation level. I expected to receive, I have not received, so I'm sad about it. And you build it and you build it. Or you think, I have given a lot, but I have not received much. Or what have I given so much for nothing? These are all different terminology for what you call depression, but I call it expectation. And then what it means, if you raise the level of your strength of your soul, which means strengthen it in a way of what is short of, you'll find out what am I looking for, what I was worried about. I have, I receive. I don't need. I was explaining to Arman yesterday something very interesting. There is a song, and when I listen to it, every time I listen to it, it brings back horrible memories for me. And the short of the story is, a woman managed to put, or by her actions, or by whatever, but it wasn't her fault. She was put in that circumstances because of whatever in the background, the husband being ill. She more or less allowed herself to satisfy her depression, to satisfy that there's nothing wrong with me, caused the death of the husband in a very, very strange way. I watched it all the way through. And then, it has raised a lot of questions for me over years since I've been a witness to this situation. That is, why do we do this? Why do we expect to have, and we see it as our right to have, we get depressed because we can't get it, and then with it we allow somebody we love or we love, whatever, to suffer with it. That satisfies us, I got what I want, it was your fault what I received. Expectation is one of the main cornerstones of the problem of humanity. We always expect to have. And if you look at all the elections, every single election we have seen in past decades has run, is run on the failure of giving the emotion of the failure in expectation of what we wanted and what we're going to get this time. No election I watched for years has been done on a positive progress that we as a nation will change it. It goes the same with individuals. When we put an expectation and then we don't receive it, we call it anything we like. And then we go to depression and we want to somebody to sort it for us. Doesn't work that way. Now with what we understand, you don't need a lover to raise. You can raise your own, the level of your own soul, and then judge yourself, was my expectation correct? And then you sit in the right way to judge about yourself and nobody else. Then we become a better man for it. You want to take pills, whatever. I've seen people taking 20 pills a day and are more depressed than they went to the doctor. It doesn't solve the problem. Because most of the medical materials used handles everything except the emotion of the man through the soul of the man. The GANs and these things which you use, it's the first time you don't go through level of matter exchange, you go through level of the field exchange, in the level of the soul of the man. We got to understand what is our expectation and we blame everybody else for it. And if is our expectation, what are we doing about it to see what is our part in not fulfilling our own expectation?
All they do when they give you these medicines, they just literally put your neural system to sleep till somewhere you gather the right strength and you can think or you might walk out of it. That's all it is. That's why you put you in the cabbage. I've been in these conditions of how they make cabbages out of people. You walk in the hospitals where they hold schizophrenic, where they hold mental institutes, what do they do? Nothing. They literally numb the body. They put you in a state of nothingness. Physically, you cannot carry. And then so, you're there. The brain does not matter, whatever it does, you're controlled. Because the body is not there to move. But they don't sort the problem, they don't sort out the depression. I can blame myself, I can blame my next door neighbor, I can blame the dog, the brickwork, everything else. But if I don't raise the level of my own expectation, understanding what is wrong, where it is, and how I can raise my soul, there's nothing you can do. Dr. Rodriguez speaks about dynamic reactors. These dynamic reactors, with this zinc oxide in it, 99% the cancer will go very fast because in that process, the expectation of the emotion is satisfied because the strength of the fields which are creating is near enough to what is needed to fulfill an expectation. Then there is no expectation, there is no unbalances, because then there is no unbalances, the part of the brain which controls the whole lot to do with the cancer is not there, so you find the cancer going. Don't look that I repair the cancer. You have to look how psychologically you change the level of the emotion and through it the soul of the man. You feed the soul so much that it's fully satisfied. So it creates balance. When you create a balance, anything which is unbalanced, which is a cancer cell, will disappear. Diabetic the same. Other things the same. Yesterday, in my response to the Ghanaian Minister of Health, Minister of Science and Technology, to the professor, I explained very simply with the water how the fields of the zinc oxide or CO2 create alkalineness, to what extent, to what level. Because now you feel, you deal with the field matter, and that field matter transfers itself to the brain or whatever the cell which is needed. With this, we never considered, we always considered everything to be physical. There is something wrong in my physical, so I make a chemical to be there. It's the first time where we feed the soul. It's the first time we have energy at the level of the emotion of the man, which touches the soul of the man. It feeds, saturates, but to a level, but body has to be there to receive it, that they can change it. This is a dual system. Emotion and the body of the man, fed together. And at the same time, when you speak with the body of the man, every cell has a soul. So you feel in every single soul, every single piece, every single cell of the body of man with its emotion. The game has changed. In the species, there is no painkillers. I had a very strange case. The illness has come through emotion, but created its own physicality. And now we are fitting the physicality, but the minute we increase the level of zinc oxide, the body stops. Does not want even to breathe, which is very strange. You think if I increase the level of the soul, the level of the emotion, I reach faster improvement in the structure of the physicality. But in fact, you can literally zero zinc oxide and the person recovers very, very fast from their own dilemma. They do it themselves because they understand
And in so many ways, the disease is so deep, physically rooted, that you have to change the physicality before you can go for the soul or we go for the emotion. Every time we go up to 20% zinc oxide, the breathing system stops, all the complications stops. The wife says, everything stopped. They are doing it, they made everything, they are controlling it. I just monitor because it's very for me interesting. The minute we increase zinc oxide, all the breathing problem starts. Means I don't want to repair my emotion, I want to carry that emotion. To me, carrying such emotion gives a confirmation to exist. In a way, I abuse myself, if you understand correctly. Any other question? Thank you, Mr. Keshe. I have more questions, but I'm not going to ask. I think we put a session, one or two sessions, just for Azhar. Thank you. Thank you very much. Hello, any other questions? And then, doctors, do you have anything to share with us to do with the application of the technology and the results you have? Mr. Kaz, this is Rodrigo again. I listened to your presentation the other day about using hydrogen, tritium, and deuterium and the spaceship, and they will, if they have anybody who is inside to have any disease, it will be resolved. I mean, that means that we can use the same here, using just hydrogen, tritium, and deuterium. And the HAL unit is? Of course, that's the only thing you should be using. But what about, well, the thing is that the questions came to my mind is we not using hydrogen in patient with cancer? First of all, you need a rotating dynamic system, not a fixed dynamic system. The systems you make is fixed dynamic. So, your field in a given sector is always the same. When you go to next steps of creating new system, health systems, you'll understand you need the rotating dynamic system. We showed it in a way yesterday. The fly system, or the day before. These systems, if you can create it, that in a way you enter a scanning machine. But this scanning machine does not go sector by sector and layer by layer. It covers the totality of the body of the man and compares it with itself, where it should be, how it should be. If you have a cancer lump somewhere which is not fitting the others, the rest of it, so that has to come into the balance. But at the same time, if your emotion is needing what is needed for whatever reason, it fits that too. You cover every element plus the isotope speed in the dimension of the GANS, matter or submatter. That's how you find so fast recovery. With your dynamic systems, it should be amazing if you get it right. People can walk in and walk out with no diseases within seconds. You're getting there, Dr. Argus. I'm watching your program, I'm watching your progress. It's amazing what you're doing. And you have understood and you're following the pattern very, very closely into what it should be. And we see new systems coming up in Keshe Foundation health units for converting of this body of the man. But these are the steps by steps. If you would have talked about this 6 months ago, you wouldn't brought the spirit of the knowledge with it. As you're testing more and all the doctors are following, then you're gaining more
strength and more knowledge, and you find to go deeper in the knowledge and the science. But if you carry nitrogen in the space, I was explaining this to Alma today. If you carry nitrogen into space, and then at certain given points you enter a space which nitrogen becomes balanced thing, you have no nitrogen, then what happened with the structure you had with nitrogen? In the space, the only thing, which stays more or less constant all the time is hydrogen. And actually it's deuterium, not even hydrogen. The most balanced system. Okej, to by był mniej więcej ten fragment 20-minutowy. No i teraz warto by było może to w jakiś sposób przedyskutować, co robią nasze oczekiwania, co robimy my poprzez nasze oczekiwania z tym, co się dzieje, tak? Jak reagujemy na daną sytuację. To jest dość, myślę, istotny punkt tej całej dyskusji. Jak to widzicie? Halo? To jest trochę tak jak ze zbieraniem, kolekcjonowaniem rzeczy, ubrań, jak rozmawialiśmy, nie? Energia musi być w ruchu, nie możemy jej zbierać za długo, kondensować. Musimy ją wysyłać dalej, takie jest koło życia, że wszystko jest w ruchu. No, no, ale jak to jest? Robisz eksperyment i masz jakieś założenia, tak? I jest to eksperyment naukowy w pewien sposób, więc masz założenia, żeby udowodnić swoją tezę i nagle się okazuje, że jest nie tak. No, może w ten sposób, tak? Podejdźmy do tego w sposób laboratoryjny na razie. Później może to przełoży się na życie. Zakładasz, że to i to w pewien sposób przyniesie ci, zakładasz A, to ma ci przynieść B, tak? Ale nagle okazuje się, że twoje założenia w tym i w tym środowisku dają ci C albo D, tak? I co robisz? Jak korygujesz ten proces? Co z nim robisz takiego, żeby wyszło ci to, co w pewien sposób założyłeś, co chcesz? Bo tutaj możemy to odnieść też do tego, co Karolina mówi o spełnianiu się życzeń w pewien sposób, tego, co sobie życzymy, jak formułujemy życzenie, że mamy czas tak jakby 14 dni na realizację pewnego życzenia, jeżeli je sformułujemy dobrze, precyzyjnie, w pewien sposób, to ono się spełni. Jeżeli nie, to po tych 14 dniach albo wcześniej dostaniemy informację zwrotną, że w pewien sposób musimy to skorygować, żeby wyszło nam to, co sobie założyliśmy, albo właśnie względem naszych oczekiwań, że musimy zmienić trochę oczekiwania, albo jakiś tam inny parametr. Coś musimy tam przekręcić, jedną śrubkę w ten albo w inny sposób. To samo jest, powiedzmy, w życiu, tak? Ja oczekuję tego, że to ma się zadziać w ten sposób, ale to nie idzie w tą stronę tak, jak ja chcę. I co teraz, tak? Czy to jest wina całego świata? Czy szukam w sobie jakby tego rozwiązania, co tutaj, powiedzmy, muszę w pewien sposób ustawić u siebie, żeby tak jakby te warunki zostały spełnione, tak? No, także myślę, że tutaj jest parę czynników. Po pierwsze, to jest wpływ środowiska, także bierzemy tyle, ile potrzebujemy w momencie, kiedy potrzebujemy i ta intencja też musi być w harmonii, znaczy w zgodzie z etosem, żeby nie wyrządzać krzywdy. Druga rzecz jest taka, że w momencie, kiedy trzymamy za bardzo się tej emocji i magazynujemy ją sobie, nie wprawiamy w jej ruch. Poza tym dostajemy informację zwrotną od duszy,
tak lub tak. Generalnie obserwator zawsze wpływa na wynik eksperymentu, także gdzieś kumulując w sobie, dmuchając ten balonik w sobie, my jesteśmy balonikiem napełnionym emocją, pewną siłą pól, która wpływa, oddziałuje na to, co się dzieje w naszym eksperymencie. I także dobrze tutaj w sumie nas skierowałeś na to, że gdzieś tej odpowiedzi właśnie trzeba szukać samym sobie. Po pierwsze zinterpretować te informacje z poziomu duszy, zastanowić się, czy tego potrzebowałem, czy nie byłem chciwy, czy to było w zgodzie z etosem, czy skrzywdziłbym kogoś innego. Po drugie, trzeba odciąć się od tej emocji, wypuścić, wprawić ją w ruch i pozwolić jej działać. A jak przychodzi informacja, to w pewien sposób korygujemy swoje działania właśnie poprzez takie rozważenia, o których wspomniałem. No, dokładnie. Poza tym doktor Kesze też w pewnych momentach tak jakby mówił, że tak jakby nie oczekuj, zobacz, co ci wyjdzie, tak? Ja to sparafrazuję może trochę, ale zobacz, co ci wyjdzie, zrób kilka takich rzeczy i wtedy zobaczysz, w którą stronę tak jakby idziesz. Powiedzmy, tak jak ja to rozumiem, tak? I wtedy na podstawie kilku tego typu eksperymentów powtórzonych właśnie z podkręceniem jednej śrubki, drugiej, trzeciej, czwartej, dajmy na to, ty widzisz, w którą stronę idziesz, tak? Możesz w pewien sposób tym sterować, czy tą śrubę dokręcić, czy tamtą śrubę odkręcić, tak, żeby pójść w tym kierunku, w którym chciałbyś, żeby to szło. Oczywiście zakładając, że wszystko idzie oczywiście zgodnie z etosem. To jest kluczowa rzecz. Udało mi się chyba naprawić mikrofon. Halo? Oj, chyba. Podsumowując, chyba się... trudno nie oczekiwać, kiedy mamy cel, bo to jest jak gdyby taka naturalna konsekwencja, tak? Czyli wyznaczamy sobie cel, następnie powstaje oczekiwanie, to jest naturalna rzecz. I teraz tylko chodzi o to, że jeśli otoczenie nie spełnia naszych warunków, naszego oczekiwania, powstaje frustracja. I upór w nas powoduje, że frustracja przechodzi w depresję. Kiedy chcemy na siłę osiągnąć swój cel, a powinniśmy w tym momencie skomunikować się z duszą, czyli wejść do środka, zobaczyć, czy wszystko w tym celu było zgodne z etosem, czy jest coś, co możemy zmienić. I wówczas jak gdyby powtórnie po tej korekcji oczekiwać znowu nowego celu. Bo jeśli z uporem wchodzimy w tą pierwszą opcję, to skutkiem jest po prostu depresja. I tutaj pięknie pokazywała ta pani na przykładzie, prawda, kiedy odeszła od męża. Był to taki doskonały przykład ilustrujący każdą jedną sytuację, bo to nieważne, czy to jest odejście od męża, czy to jest wycofanie się na przykład z planu jakiegoś biznesowego i tak dalej. Wiola, przepraszam, tak technicznie jeszcze, bo masz jakiś straszny pogłos, jakiś straszny taki pisk w tym. Mogłabyś tam ewentualnie coś poprawić z mikrofonem albo coś, bo straszne zakłócenia są. Jestem na telefonie, nic nie mogę tutaj. Teraz jest idealnie, naprawdę. Tak? Aha, to wtedy będę po prostu bliżej. Dziękuję ci za to dodanie, tak jakby, bo gdzieś mi się obija taka sentencja, bodajże chyba to Einstein mówił, że tylko głupiec tak jakby robi przez cały czas to samo, spodziewając się innego efektu, tak? Więc tak jakby się potwierdza, pokrywa się z tym, co przed chwilą omawialiśmy, tak? Tylko że znowu wracając do tego, że coś chcemy zmienić, to nie szukamy tego na zewnątrz, tylko właśnie idziemy do siebie, tak? Szukamy tego u siebie, co tutaj można by było
zmienić w jakiś sposób, czego żeśmy nie przewidzieli, czy przewidzieli to jest może też nieadekwatne słowo, bo my nie chcemy tego w pewien sposób kontrolować, tylko chcemy to na tyle przemyśleć, żeby to było od początku, od A do Z, tak jakby zgodnie z etosem. Udało mi się chyba naprawić mikrofon, nie wiem, czy jestem słyszalny? Tak, Piotrze. O, cześć, cześć. Dziękuję za to wyjaśnienie z spożywaniem, bo wiadomo, jeżeli chodzi o materię, to temat jest jasny i prosty, natomiast ja sądziłem, że gdzieś tam właśnie jak to w wielu miejscach jest coś między wierszami powiedziane, także to tak gwoli wyjaśnienia. A jeśli chodzi o tego rodzaju rzeczy, to jeżeli mógłbym tylko skorzystać z tablicy, to jedną rzecz tylko pokażę. Tutaj jeśli chodzi o, bo odbieram, że robię, tworzę, kreuję, jestem siłą sprawczą. Mamy sławetny podział neutronu na proton i elektron. Te 6 minutek, które tam było. Jeżeli cokolwiek tworzę, jakiekolwiek doświadczenie, nie wiem, co na końcu otrzymam, a mam podstawową wiedzę na ten temat i czy będzie to utwór muzyczny, czy będzie to tekst piosenki, czy będzie to projekt biznesowy, czy będzie to doświadczenie naukowe. Zgodnie z zasadą podziału neutronu na proton i elektron, co wypadałoby mi zrobić? Znaleźć mój stan emocjonalny wtedy, kiedy mój projekt będzie zakończony. W związku z tym, że neutron po podziale wraca do tego, czym był na początku. W związku z tym, jeżeli ja cokolwiek tworzę, to szukam mojego stanu emocjonalnego, radości, szczęścia, sukcesu, satysfakcji po zakończonym projekcie. Jeżeli będę w tym stanie trwał, przy założeniu oczywiście etosu, bo to już wiadomo, że to jest primo, 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 to zgodnie z fizyką ten projekt będzie zrealizowany. Dziękuję. Dokładnie, tutaj Karolina mówiła, doktoraty. My mamy teraz doktoraty z plazmy i właśnie o to chodzi, żeby robić eksperymenty. Doktor Keszy często mówił, jak tą tęczę nad mózgiem rysował właśnie, które różne kolory reprezentowały różną siłę, różne emocje. Że właśnie, żeby poczuć, która emocja co wywoła, żeby eksperymentować, żeby zapamiętać uczucie, jaka wywołała ta emocja, jak się czuliśmy, gdzie to odczuliśmy. I właśnie o to chodzi, o eksperymentowanie. Ale fajnie, to Piotrek dodał. My często właśnie nie wiemy dokładnie, jak ma wyglądać nasz stan emocjonalny. Właśnie w momencie, kiedy ma nam się zamanifestować nasze życzenie. A to jest clue kreowania. W inny sposób nie jesteśmy w stanie tego zrobić, na bazie tego modelu, który przedstawił pan Keshe. Podzielę się takim dialogiem, rozmową całkiem niedawno. My ludzie jesteśmy dość mocno w materii utopieni i na bazie między innymi tych materiałów, które przedstawiałem, wywiązała się rozmowa na temat bogactwa materialnego. Jeżeli każde życzenie ma się spełnić, to w takim razie ja chcę być bogaty. Jeżeli tak ma działać, jak było tam pokazane, czy na pewno będę? Tak, będziesz bogaty. Jeżeli twoje życzenie jest takie, twoja dusza akceptuje to, będziesz działał z etosem, to na pewno to życzenie się spełni. No to okej. To w takim razie ile to czasu potrwa? To zależy od ciebie. Może to potrwać jeden dzień, może to potrwać jeden rok, albo 10 lat, albo 2 tygodnie, albo miesiąc. No to dlaczego taka różnica? I teraz moja sugestia do tej osoby była następująca.
Przyjmijmy, że ona jeździ trabantem. Wsiądź w tego trabanta, jedź do hotelu pięciogwiazdkowego, zaparkuj przed wejściem, wyjdź z tego samochodu, oddaj kluczyki dżentelmenowi, który jest przed hotelem, powiedz, żeby odstawił go do garażu, ty wejdź przez drzwi, które otworzy ci ktoś inny jeszcze, przejdź się po hotelu, usiądź w kawiarni, wypij kawę, za którą zapłacisz 20 razy tyle, co normalnie płacisz, daj napiwek, wyjdź, odbierz swój samochód przed hotelem i wtedy opisz, jaki jest twój stan emocjonalny. Czy czułeś się dobrze, kiepsko, nieswojo, jakoś było ci nie po drodze. Jeżeli ten twój stan emocjonalny będzie taki, że będziesz się czuł idealnie, to wtedy twoje życzenie ma szansę zamanifestować się bardzo, bardzo szybko. Tylko idź do tego hotelu w tych dżinsach, w tej koszuli i poczuj dokładnie to, co jesteś i jak się czujesz tam na miejscu. I po takiej rozmowie, no niestety, ale ta osoba nie zdecydowała się na to, bo nawet odwagi zabrakło, żeby coś takiego zrobić. Czyli jak my daleko jesteśmy stanem emocjonalnym od tego, co chcemy, żeby się zamanifestowało. Ale to mówię celowo pod kątem materialnym, bo za chwileczkę może gdzieś ktoś powie, że oj, od materii uciekamy, a ja tutaj mówię o materii. Ale to dotyczy absolutnie wszystkiego. Ten przykład może bardziej dochodzić do nas nieraz do świadomości. Natomiast jeżeli mówimy o pokoju, to niczym innym się nie różni. Czy potrafisz sobie wyobrazić pokój i wejść w stan emocjonalny pokoju będącego bezpośrednio w tobie. Jeżeli potrafisz to zrobić, to ten pokój dookoła siebie swoimi polami w środowisku będziesz tworzyć. Dokładnie się to w ten sposób odbywa. Jeżeli nie masz ukochanej osoby, zastanów się, jaki będzie twój stan emocjonalny w momencie, jak tę osobę poznasz. To jest klucz. Czyli żeby mieć kogoś u boku swojego na stałe, to w tym momencie również jesteś w stanie poczuć emocjonalnie, jak będziesz się czuł, jak ten twoje życzenie, ten twój cel się zamanifestuje. To jest klucz całości. I tak samo dotyczy to każdego projektu, czego nie wiemy tak naprawdę, bo wiedza jest w polach, w środowisku, które nas otacza. I zauważcie, że pewne elementy, jak ja śledzę od roku z haczykiem, to w kilku miejscach, jeśli chodzi o fundację, pomysły pojawiają się równolegle, po jakimś czasie. Czyli jest to dzień, dwa, trzy, są takie same informacje, czy to z warsztatów publicznych, czy z jakiejś strony internetowej. Czyli te informacje są zawarte w polach, w środowisku. Potwierdza to również wynalazczość, która miała miejsce na świecie, że zauważcie, że wynalazki zawsze były w jakiś sposób opracowywane przez dwie, trzy osoby równolegle, praktycznie nie w tym samym dniu, ale było to rząd tygodnia, miesiąca i okazywało się, że dwie, trzy osoby wpadały nagle na to samo. Także ta informacja jest zawarta, my tylko musimy się dostroić emocjonalnie do tego, co chcemy uzyskać. Dzięki bardzo. Dzięki, dzięki bardzo, fajnie. No tutaj tylko chciałem przywołać ten rysunek doktora Kesze, który rysował i mówił właśnie to samo dokładnie, co o czym ty mówisz, że tutaj te kreski reprezentują różne emocje, także on tutaj nam dawał prostą wskazówkę. Zapamiętajcie, wywołajcie w sobie jakąś emocję, na przykład tą, i zapamiętajcie, jak się czujecie w momencie, kiedy ta emocja jest, kiedy ona istnieje, jak będzie się czuła wasza fizyczność. Poznajcie ten stan, zapamiętajcie to i bawcie się dalej. Następną, następną, następną. Po prostu siedzimy, eksperymentujemy. Robimy badania naukowe na samym sobie.
I to jest właśnie po to, jak właśnie Piotr mówi, żeby zapamiętać to uczucie, żeby wywołać, pojechać do tego hotelu, kupić tą kawę i pamiętać, jak się czułem w momencie, kiedy chciałem osiągnąć takie i takie emocje, satysfakcje, zadowolenia, czy finansowego, czy jakiegokolwiek innego, bo wtedy jesteśmy w stanie, znając to poprzez eksperyment, jesteśmy w stanie poczuć się, wprowadzić się w taki stan emocjonalny i taki stan też, jaki odbiera nasza fizyczność. Stwarzamy warunek, w którym jedna plazma będzie karmić drugą plazmę o podobnej sile pól. Także tylko tak chciałem, powiedzmy, nawiązać do tego. Dzięki. No, dzięki wszystkim. Wywiązała się bardzo fajna dyskusja, bardzo konstruktywna. Czy ktoś chciałby jeszcze coś ewentualnie dodać, czymś się podzielić w tym momencie? Przypomina mi, że widzowie mogą zawsze podnieść rękę i przeniesiemy ich na panel, będą mogli zabrać głos, ewentualnie mamy do tego jeszcze czat. Ta cisza jest chyba na tyle znacząca, że wszyscy zaczęli eksperymentować z tym, co właśnie przed chwilą, Przemek, narysowałeś jako piękne podsumowanie, tak jakby analizy tego fragmentu. Myślę, że dał nam on sporo do myślenia i otworzył nam oczy w zasadzie na oczywistą rzecz, ale ze względu na nasze zapędzenie tu, tam i gdziekolwiek indziej po prostu poszło to gdzieś tam na bok. Jeżeli ktoś chce coś jeszcze dodać, to chwileczkę poczekamy. Jeżeli nie, to będziemy kończyć dzisiejszy warsztat, żeby zachować, powiedzmy, jakąś taką w miarę zgrabną formę czasową, żeby dało się tego odsłuchać, zobaczyć i nie zasnąć. Chociaż wykład jest totalnie intrygujący, jednak percepcja ludzka jest dość ograniczona. Czekamy jeszcze chwilę. Jeżeli ktoś chce coś dodać, zapraszamy. Jeżeli nie, kończymy warsztat na dzisiaj i zapraszamy na jutro, na podsumowanie na jutrzejszego dnia. Okej, w takim układzie dziękujemy serdecznie. W tym momencie kończymy dzisiejszy warsztat. Zapraszamy serdecznie jutro o godzinie 21 na podsumowanie kolejnego blueprintu dla pokoju, dla ludzkości. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.